Dzień dobry wszystkim, słuchacie podcastu CD Action R. Jej! Jest ze mną Bastian. Jest ze mną Dawid. Dawid Spichin-Bujarski. Tak, Krzysztof Bastian, jak mu tam było, tam dalej. To tak, Berger. To trudne nazwisko. Chciałem zażartować na początku, że Krzysztof Berger, Freuden, Bastian czy coś, Jezus, ale, Maria, nie. Ale to tak karkołomne, że... Już ludzie się męczą w normalnej formie. Tak, ja Słuchaj, też się zmęczyłem. Co robiłeś, tak nie wiem, 15 minut temu? 15 minut temu nagrywałem z tobą zresztą, nagrywałem, strumieniowałem nasze reakcje na żywo. Raczej umiarkowanie chyba pozytywne reakcje, ale tak. zaraz sobie o tym pogadamy. O Summer Game Fest. Na temat Summer Game Festu. Summer Game Fest, przy czym chodzi o konferencję otwierającą, bo tak trzeba pamiętać, mam wrażenie, że tego chyba za dobrze nie precyzowano też wcześniej, że Summer Game Fest jest kilkoma wydarzeniami. Kilkudniowa impreza. Przez odbywającymi się przez, jak nazwa wskazuje, Summer. I nie było Cyberpunka, którego myśleliśmy, że będzie. Że to będzie pewnik, ale ma on być tylko w niedzielę. W każdym razie będziemy komentować, umówimy sobie gierki, które były. Tak jest. W trybie umiarkowanie przyspieszonym, ale zanim to chciałem powiedzieć, mój drogi Dawidzie i wy, moi drodzy słuchacze, widzowie, że to był nasz pierwszy stream ever, jeżeli chodzi o nowe CD Action. Tak. I było super fajnie, było was bardzo dużo. Co jest dla w sensie, nas... no było 500 osób w piku, nie? Czyli, tak, więc, dla, ja się więc nie spodziewałem. Bardzo fajny wynik, jak na pierwszy stream zwłaszcza, bo pamiętam, że jak kiedyś streamowaliśmy, to też przed chwilą gadaliśmy, że jak kiedyś streamowaliśmy na takim półoficjalnym streamie, ale oficjalnie ogłoszanym na CDAction.pl, o których zresztą wspominałem, bo to były streamy, które odbywały się tam lata temu, byłem na tym ja, Adzior, był Wał, Babkin, Szoki, jeszcze parę osób. I tam mieliśmy, 500 coś to był nasz najwyższy wynik, jak Left 4 Dead 2 streamowaliśmy. Stare, piękne czasy. No takie, czy takie piękne, to było stare. ale teraz są lepsze czasy, wtedy nie było czasów i bardzo fajnie, bardzo cieszymy się, jeśli ktoś był z was oglądających teraz odcinek, słuchających. Tak jest. Bo jesteśmy również, nie powiedziałem tak, jesteśmy nie tylko na YouTubie, ale jesteśmy też na Spotify, gdzie też nas można oglądać i jesteśmy na różnych platformach podcastowych, które można sobie też... Google Podcast, Apple Podcast. Tak, jeśli używacie podcast coś tam standardowo, macie link w opisie do RSS-a i ten RSS możecie sobie wsadzić w te aplikacje, które używacie. Chciałem, żeby już wsadzić. Ja wiem, ale już to drugi raz chyba powiedziałem. Uwielbiam mówić ludziom, że mogą sobie coś wsadzić. Ale nie dokończyłem myśli, że jeśli byliście z nami na żywo, to bardzo dziękujemy. Jeśli nie byliście z nami na żywo, to obrażamy się i ten. Nie, ale możecie obejrzeć zapis transmisji, jeśli bardzo chcecie i przeżyć to raz razem jeszcze z nami. Przeżyć to razem z nami, na przykład to, że mieliśmy problemy techniczne i trzeba było operować na żywym organizmie i ustawiać. A nas czasami pisała, że było spoko, mimo tych problemów technicznych. Tak, to wydaje mi się też, że... Nie były złe te problemy techniczne, w sensie, że Boże, ale żenada czy coś. No bywa gorzej, nie? Widziałem już streamy, mało tego, Summer Game Fest sam się zaciął w pewnym momencie. Tak jest. Więc bywa, wiesz, zdarzało mi się być na streamach, które po prostu się wyłączały i przez pół godziny się nic nie działo na przykład, więc no... No, dokładnie. Dobrze, zanim przejdziemy do mięska, Dawidzie. Ale jeszcze... No? W co grałem? No nie, dobra, zaciekawiłeś mnie, co chciałeś powiedzieć. Bo chciałem jeszcze dwa sprostowanka mamy do poprzedniego odcinka. Proszę cię bardzo. Więc... dziękujemy za sprostowanka, bo to zawsze bardzo przydatne, jako że podcast jest taką formą, w której dwóch chłopów gada i tak jakby, powiedzmy, że w naszym przypadku w 80% wiedzą, co mówią, ale w 20% tylko udają. więc bardzo przydatne są czasami sprostowania w komentarzach. Sprostowanie numer jeden, że to ZeniMax mocno pchał, żeby mieć gry live service, a nie Microsoft. Okay. W sensie, że faktycznie, to dotyczy faktycznie, Redfalla, nie? Faktycznie się walnąłem, to prawda. I ciekawostka tutaj jest też taka, że mieli nadzieję twórcy Redfalla, że jak Microsoft wejdzie na to wszystko, to skasuje Redfalla. Okay. Bo wiedzieli, że to nie wyjdzie, że im jakby to ten nacisk na to, żeby to był co-op multi, w sensie, no, żeby co-op multi, żeby to był co-op,
czy w ogóle, że gra usługa i tak dalej, nie wyszedł grze na dobre, co wiemy, ale oni to wiedzieli wcześniej, no i wiedzieli, że pakują się po prostu na skałę. To jest pierwsze sprostowanie. Drugie sprostowanie dotyczy newsa o Dolphinie, czyli o emulatorze GameCube'a i Wii na Steamie. Na Steamie, który nie inaczej, się to jest, pojawił. To jest emulator, który funkcjonuje już od bardzo dawna na platformach innych niż Steam, czyli po prostu w internecie. I to tak naprawdę to, że on został nawet nie wycofany, tylko że nie został ostatecznie, nie trafił na Steama, niczego tak naprawdę nie zmienia, ale... No tutaj... jego powszechność i rozpopularyzowanie może być mniejsze, nie? Byłoby tak, no na pewno zadziałałoby to pozytywnie, ale jeszcze możliwe, że zadziała, bo jakby sprawa jest rozwojowa, ale sprostowanie jest takie, że jak napisał Rany Boskie, a w ogóle poprzednie sprostowanie to Delinard, w ogóle mam, nie wiem czy dobrze wymawiam nazwę, ale też nie wiem czy to jest właściwa nazwa, bo ja mam tutaj trochę dziwnie ustawione, w każdym razie to sprostowanie dotyczące Dolphina jest od Rany Boskie, za to też dziękujemy. I napisał, że twórcy emulatora dali dupy. Zamieścili w kodzie źródłowym Dolphina prywatne klucze kryptograficzne należące do Nintendo. Tym samym dali im dobry powód do interwencji. Też bym interweniował na miejscu Nintendo. Jak mogą. Dali dupy, tym bardziej, że problem był zgłaszany jakiś czas temu na ich GitHubie i został olany. Po więcej szczegółów odsyłam do filmu MVG, czyli Modern Vintage Gamer. To link jest jakby w tym komentarzu, ale polecam też właśnie, w ogóle polecam kanał Modern Vintage Gamer, bo to jest, jak lubicie techniczne kwestie związane z gierkami, to tam się bardzo dużo tych kwestii można dowiedzieć, takich nie... no, odkrywczych, może w ten sposób. Nie powszechnie znanych na przykład, nie wiem, ze stron internetowych w newsach. Powiedziałem to bardzo nie po polsku. Wybaczcie, jest godzina 23:41 i nagrywamy świeżo, to... bo GameFestie summerowym i jesteśmy po prostu zmęczeni, nagrywamy, ale... to po streamie, który trwał 2 godziny, a wcześniej jeszcze znużyliśmy, jak zaczynaliśmy, to już byliśmy zmęczeni, bo ten setup trzeba było bardzo szybko przygotować i... Tak jest. Ale tak dobra, jest. Bez narzekania, co chciałeś powiedzieć? Bo to były te dwie... W co dzisiaj grałeś? Albo w ogóle w co grałeś? Mordo, ja naprawdę, ja teraz w tydzień, ja zdaję sobie sprawę, że naprawdę teraz będę... Inaczej. Możliwe, że za tydzień będzie już inaczej, chociaż nie wiem, bo grałem standardowo w Zelda i w Marvel Snap, ale no wiesz, no ta gra jest duża, nie? To... Ja zadałem to pytanie specjalnie, bo chciałem sobie to usłyszeć. No... A może grałem coś innego, co? Kto wie? Może ten, może grałem w Mario Party na przykład, albo Mario Kart. W Saper. Albo w Saper. A ty w co? Ja grałem w Diablo. A, no tak. Grałem w Diablo. No to powiedz coś, ja rozumiem, że będzie jeszcze materiał pełny, no ale już coś powiedz. Będzie materiał i myślę, żeby zrobić ten materiał bardzo długi. To jest moja... 666 minut. Nie, ale może 66 minut? I 6 sekund. I 6 sekund? O kurde, ale to by było wyzwanie. W każdym razie... I tak razie... będzie na YouTubie pokazywane jako 1.06. No. No dokładnie, ale mam dużo przemyśleń. Wbiłem już maksymalny level, przyszedłem całe story i jestem absolutnie zdziwiony. Bo to jest pierwsza gra, ja też to konsultowałem w ogóle z moim dobrym kumplem Damianem, pozdrawiam, który też jest bardzo wkręcony w całą markę Diablo. To jest pierwszy hack and slash, jaki ogrywaliśmy, ogrywaliśmy ich dość sporo, który ma fajne story. I gdzie faktycznie jakby wciągasz się w to, co się dzieje. I ja na początku byłem bardzo sceptyczny, bo ta gra się bardzo powoli rozkręca, jeżeli chodzi o fabułę. Naprawdę. I jest koszmarnie źle, moim zdaniem. Gdzieś tam ten balans fabularny się walnął na początku, ale od połowy, drugiej połowy gry to się robi takie napięcie, którego się kompletnie nie spodziewałem po hack and slashu po prostu, nie? Że te postacie, z którymi się podróżuje, to jest taka powieść, robi się taka powieść, jakby, jak to się nazywa, zapomniałem, powieść Noir. Drogi? Aha, powieść, no tak. Coś jak Tolkien Władca Pierścieni, że to nie jest tak, że jesteś sobie zbawcą świata jak w Diablo 3, tylko masz swoją drużynę, każdy ma swoje słabości, włącznie z tobą. Nie jesteś zbawcą świata jak w Władcy Pierścieni. Nie jesteś zbawcą świata jak... Rozumiem. Jak w Diablo 3. W Diablo 3 jesteś falemem, tym potężnym ziomkiem. A tutaj po prostu jesteś szarym człowiekiem, który ma też swoje problemy i twoi współtowarzyszy też są szarzy, nie są wspaniali. I wow, jak tego potrzebuję od gier wideo, to jest moje power fantasy, żeby być wreszcie szarym człowiekiem, a nie legendarnym redaktorem legendarnego magazynu. Przepraszam, okej, no. Sorry, nie wiem, jestem co ci chodzi. Jestem zmęczony. Jakby, no, ale tak, w każdym razie jakby to jest miła odmiana. Ale już abstrahując od story, endgame jest zupełnie inny niż się spodziewałem. Faktycznie jest dużo naleciałości
z MMO, ale to nic złego, bo... Ale z MMO, czy na przykład zainspirowali się tym, że Path of Exile jest popularny? W sensie, czy to nie do mnie pytanie. No bo to jest, on jest chyba bardziej w kierunku... W sensie, no... I jest bardziej w kierunku POE, oczywiście, że tak. Chociaż, kurczę, wiesz co? Ja w tym bardzo dużo widzę doświadczenia ekipy. Nie wiem, czy to prawda, ale tak czuję, bo ja dużo zjadłem godzin w WoWie i czuję mechanizmy z WoWa w tym, że tam maczali palce w tym ludzie, którzy na przykład opracowywali system World Questów. Ale wiesz o tym, że pracowali? No właśnie, nie wiem, to jest moje poczucie, bo po prostu vibe tego, że tam są takie questy w stylu zrób zadania w danym regionie, oddaj je i dostaniesz fajną paczuszkę. To był w Diablo 3, ale w zupełnie innej formie. Właśnie dlatego potrzebuję godzinnego materiału, żeby wytłumaczyć te niuanse, bo ta gra się zupełnie różni od Diablo 3. W wielu aspektach jest o wiele ciekawsza i ma zupełnie inne podejście do tego, jak się buduje postać, bo na przykład legendarne przedmioty, które się zdobywa, mają teraz zupełnie inne znaczenie niż te w Diablo 3. A z drugiej strony ma dużo słabszych rzeczy, które w Diablo 3 były wykonane i są wykonane dalej, bo ta gra dalej istnieje i się ma dobrze, z jakiegoś powodu jest dalej rozwijana. I grając w Diablo 4 wiem, czemu Diablo 3 jest dalej rozwijane. Jakby... Nie, no ale chyba ustaliliśmy już, że oni rozwijają dalej Diablo 3 w razie, jakby Diablo 4 nie pykło. Jasne, ale te gry w zupełnie inne strony poszły, jeżeli chodzi o rozwój bohatera i w ogóle pomysł na zabawę. Mhm. Mimo, że to są hack and slashy, nie? Jakby skala się zmieniła, jakby naprawdę te potyczki są mniejsze i krótsze. Dużo by opowiadać, nie chcę też tutaj jakby was zanudzać tym wszystkim, bo to mógłbym o tym gadać jeszcze spokojnie z godzinę, a nawet nie mam... A nawet godzinę i 6 minut i 6 sekund. A nawet nie mam 60 poziomu jeszcze wbitego ze 100. A już widzę w ogóle zmiana nawet z podejścia do wbijania leveli, no nieważne. Jakby jest dobrze. To jest naprawdę dobra gra. Czyli podtrzymujesz to, co powiedziałeś chyba tydzień temu, tak? Że będziesz, że chcesz przede wszystkim bardzo dużo najpierw to pograć, zobaczyć endgame wzdłuż i wszerz i tak dalej i dopiero materiał. Dokładnie tak. Jedyny minus, jaki teraz widzę, to czuję, że te rzeczy, które są teraz, a jeszcze się nie pojawiły sezony, są dość powtarzalne. Więc zobaczymy, jak to będzie. No ale mówię, naleciało się MMO tutaj swoją robotę wykonują. Gra się przeprzyjemnie. To jest chyba najważniejsze. Ja od tego oczekuję od hack and slasha, żeby się przyjemnie napieprzało te stworki. Tak. Dobrze. Przejdźmy do... I tym miłym akcentem możemy zakończyć ten segment, który jest powitaniem i zacząć ten właściwy. CD Express. No i zaczniemy sobie od Summer Game Fest, które od Summer Game Fest Kickoff chyba to się powinno nazywać, ale się nie nazywało. Kickoff? Tak po szkocku? Kickoff. Fuck off jest. nie wiem, że to demonetyzacja. Zaczynamy od... Przejdźmy sobie szybko dosyć przez te newsy, tak. Mam nadzieję, a nie tak jak zawsze, że mówię, przejdźmy sobie szybko, a potem gadamy pół godziny o jednej grze. Bo jest tego sporo, mimo że raczej nie byliśmy chyba zachwyceni. No, ale może średnio. Zaraz przypomnimy sobie i stwierdzimy, że jednak tak. Pierwsza rzecz, Prince of Persia, The Lost Crown, w styczniu się ukaże i jest to 2D gra. Tak, jest to zaskakujące, bo wszyscy czekali na Prince of Persia remake. Nikt nie czekał. Wszyscy spodziewali się Prince of Persia remake, a dostali coś takiego. Nie wiem, czy się spodziewali, bo wydaje mi się, że trochę ludzie... ja myślę, że na tym etapie ludzie się bardziej spodziewają, że to zostanie w ogóle ubite. No okej, okay. W sensie... Racja, no bo to, ale... trudno to odratować chyba, nie? To musi być już inna gra, więc raczej nie spodziewałbym się tego w tym roku. Nie, jasne, w sensie ja tylko pamiętam, że był ten trailer, potem ten trailer był szeroko komentowany przez graczy, potem było postanowienie poprawy i że jasne, słuchamy się. No i potem była, bo po pokucie była cisza i spodziewałem się, że po tej ciszy będzie coś tego, ale chyba faktycznie ludzie stracili wiarę w ten projekt. Tak, no... W każdym razie ten wygląda fajniej. To prawda. Co prawda podczas tego gameplayu, który został pokazany, głównie walczyliśmy z problemami technicznymi podczas naszej... Ja staram coś oglądać, bardzo zaintrygował mi design bohatera na przykład, bo zupełnie odchodzi od tego... To w sumie nic dziwnego, że sobie odchodzi. W Prince of Persia z 2008 roku też odszedł od tego designu pierwotnego. Ale tutaj
W sensie, nie wiem, no, taka metroidwania, nie? W sumie. Wygląda, jak pokazali, to pierwsze moje myśli to było, że po pierwsze właśnie Prince of Persia, a po drugie... Inaczej, pierwsza w ogóle moja myśl na pewno nie była Prince of Persia, tylko druga, a pierwsza myśl to była... proszę, jak ja to powiedziałem? Pierwsza myśl to na pewno było, że wow, wygląda jak te asasyny dwuwymiarowe, które tam... China, Russia... Ale widać było, że już w pierwszych chwilach właśnie, że to nie jest asasyn. Tylko Prince of Persia. No i wygląda tak, no okej, okay, ale... Kojarzył mi się właśnie z osobami jakimiś mobilkowatymi, coś takiego. No trochę tak. Znaczy, no właśnie, to nie... Bo widzisz, to mówisz, że na nowo jakby... W sensie, że ten redesign i tak dalej. W sensie, że postać ma nowe podejście do tego. To też jest ale, nic dziwnego, nie? Ale i wiesz, i dość logiczne się wydaje, że na tym etapie można rzeczywiście po tylu latach od poprzedniego Prince of Persia można sobie pozwolić na nowy start. Tylko, że obawiam się, że jakby przy całej mojej miłości do gier 2D, przecież wiecie, no Mario, nie, i tak dalej, to ja lubię, ale ale przy całej mojej miłości do 2D wydaje mi się, czy tam do 2,5, wydaje mi się, że to, wiesz, to i tak nie będzie wielki hit raczej sprzedażowy i też nawet chyba nie wygląda jakby próbował nim być. Jest to taki przecinek, tak, mi się wydaje. Więc kiepski chyba start, nie? Bo wydaje mi się, że na start konferencji jakby dwa kluczowe momenty w konferencji to jest początek i koniec, nie? Trzeba zacząć mocno i skończyć mocno. No i tutaj było tak. Potem był Mortal Kombat 1, który... No już nie słyszeliśmy i według naszej opinii i opinii w ogóle też naszych widzów jakieś to takie, no trochę classic, fantastic, ładne tła, ale dla mnie to dalej wygląda jak Mortal Kombat 11 po jakimś lekkim rekolorze, dodaniu trochę kolorów. Fajne są, widzę, że trochę juggle są wydłużone względem 11, kombosy też są trochę wydłużone, w sensie, że dłużej się postaci ci latają w powietrzu, obijane. Są jakieś takie duo wejścia, bo tam w pewnym momencie sobie wszedł Goro i tam pomagał walczyć, ale też, ja sorry, mam dziury w mózgu, czy przypadkiem w poprzednim Mortalu też nie było takiego mechanizmu? Nie pamiętam, bo też może mi się już z Tekkenem trzaska, z Tekken Tagiem w sensie tą funkcją. Że wskakuje. Że wskakuje na chwilę typ, ja daje go i wyskakuje. Ale w komentarzach się na pewno powiedzą. W komentarzach możecie i śmiało mi tam poprawiać. Bardzo chętnie przyjmę poprawki. No więc no spoko. Jakby czekam, bo lubię Mortala bardzo, serię. Od czwórki zacząłem, słuchajcie, przepraszam wszystkich fanów, czwórka to jest najgorsza ponoć. Ale od tego momentu jakoś zostałem z tą serią i przeżyłem nawet dziwne odsłony na PS2 jakoś, więc... Tak, już ten, że jak ulatuje z ciebie energia. Ale ten, Mortal to swoją drogą, potem, znaczy w ogóle też nie lecę po kolei, bo posiłkuję się listą na digitaltrends.com, która nie jest po kolei, ale... Więc następny na tej liście jest Sonic Superstars. Czyli... Jedyna gra, która sprawiła, że się uśmiechnęliśmy. Jedyna w sumie rzecz, a nie powinniśmy tak mówić, bo to wiesz, teraz spoiler, że nie warto słuchać dalszej części, raczej warto. Dlaczego? Uśmiechnęliśmy się, nie powiedziałem nic więcej. Znaczy nie, no dla mnie to jest otwarcie chyba jedyna taka... jedyna pozytywne zaskoczenie. W ten sposób. Bo było trochę zaskoczeń, były rzeczy pozytywne, ale jakby niekoniecznie zaskakujące, a to było pozytywne zaskoczenie, że chyba Sonic Team, bo nie mogliśmy tego dojrzeć na trailerze. Nie było tego chyba na trailerze, nie wiem, czy ta informacja została podana już oficjalnie, być może została, ale no proszę was, jest 23:54, nie będę teraz robić researchu, ale w każdym razie, że nieważne czy Sonic Team, w każdym razie Sega nie próbuje robić kolejnego, w sensie pewnie zrobią kolejnego Sonica 3D, ale tradycyjnie Sonic 2D będzie znacznie lepiej odebrany niż ich próby zrobienia Sonica w 3D, jakby wymyślenia na nowo Sonica tak, żeby się wpasował w trójwymiar, bo to się im od bardzo dawna nie udaje, chociaż Lost World nawet był okej. No, tak, ale kurczę, jakby smutne jest to, co się stało z tą marką, jeżeli chodzi o takie odsłony pełnoprawnym 3D. Ale wiesz co, najśmieszniejsze jest to, że ta marka, ona jest nie do zabicia. Tam się tyle złych rzeczy wydarzyło, ale fani Sonica są nieśmiertelni. To są po prostu, ja nie wiem, najbardziej oddani fani. Nie, no spoko, ale to jest fajna postać. W sensie, ja też nigdy, ja zacząłem od w ogóle części dwuwymiarowych jako dzieciak na emulatorze i się mega wkręciłem w gierki. W sensie, na pewno to są dobre gry i dalej są, uważam, dobrymi grami. I mi się wydaje, że już tyle też tych Soników wyszło.
że każde pokolenie zdążyło gdzieś tam docenić w jakiś sposób tę serię pod różnymi aspektami. Mi na przykład się podobało Sonic Heroes, czyli ta odsłona trójwymiarowa. Zwłaszcza piosenka. O Jezu. No dobra, może bez. Ja bardzo lubiłem Sonic R, czyli Racer z Soniciem, który był tragiczny z perspektywy czasu, uważam. Ale no, dzieciństwo, nie? Jakby... Dobra, ale czekaj, bo za bardzo wchodzimy w dygresję, a trzeba no, chciałem do tego, do Frontiersów dojść, że hatfu, nie podobało mi się w ogóle. Okej, okay, ale to jest gra 2D, 2,5D, tak, która wydaje się mocno klasyczna, ale myśleliśmy, też... że to remake jest w ogóle na początku. Ale nie jest remake, ale nie bo jest. Napisali w trailerze, że nowe, więc zakładam, że nowe. No i co? I fajnie. Można grać we czwórkę, zamieniać się w jakieś tam oktopusy, czy co tam było. Jakieś squidy. Squidy, no. Fajnie, według mnie ten... Według mnie warto czekać. Nie zdziwię się zupełnie, jeśli się okaże, że to po Sonic Mania najlepszy... Nie wiem, czy oprócz Frontiers coś tam było, ale... No, bo Sonic Mania, były taki Sonic... Boże, Boom, to nie pamiętam. Sonic z długimi nogami. To Sonic Boom był chyba przed Sonic Mania? Tak, był przed. Nieważne. Jakby wiem, że nie słuchałem nas żadnych fani Sonica. John Carpenter pracuje nad grą horrorowo-actionową, która się nazywa Toxic Commando, która nazwa jest bardzo fajna. I to wyglądało jak Left 4 Dead. Tak, i Back 4 Blood, i Days Gone. I Left 4 Dead 2, i Left 4 Dead 3. I Left 4 Dead 3, które nie istnieje, ale mogłoby... Ale może istnieje, a kto wie? Ale, nie, to Valve, sorry. No. No tak, to jest właśnie, to jest jedna z tych... To, no, nie wiem, czy nie gadaliśmy o tym tydzień temu albo dwa. Że gadaliśmy przy okazji PlayStation Showcase, że jest teraz nowy trend, nie? Tak. Że wszyscy robią teraz co-op shootery, no i to jest jeden z nich. I robi go Saber Interactive, no i wydaje go Focus Entertainment. No. Dobra, to przejdźmy do następnej gry, Marvel's Spider-Man 2. No i właśnie to było dla mnie najbardziej rozczarowujące, bo ja przed konferencją powiedziałem, że fajnie by było, jakby Wolverine znowu powiedziałem. Przy kolejnej konferencji postaram się już nie mieć takich oczekiwań. Ale tym razem, nie dość, że nie było Wolverina, to jeszcze ze Spider-Mana 2 w zasadzie nie pokazano. W sensie trochę pokazano, ale... To bardziej art pokazano. I to wyglądało, ten gameplay, który został pokazany, wyglądał jak ten gameplay, który widzieliśmy. Więc... Trochę tak. Więc... Było parę przybitych, które już widzieliśmy, tak, no. No i najważniejszym newsem tak naprawdę była data premiery. Wydaje mi się, że widzieliśmy, że będzie w tym roku. Więc... Zakładaliśmy. A może zakładaliśmy, że będzie w tym roku? W każdym razie 20 października. No spoko, no to jest takie, to też podczas streamu powiedziałem, nie? Że to jest data typu przychodzę tutaj, żeby zgarnąć grę roku 2023. Bo to jakby... Mówisz, najczęściej, tak? Że, no najczęściej, wiesz, coś... najczęściej gry, które chcą walczyć o właśnie o miano gry roku, są wydawane pod koniec roku, bo to jest największa... jakby pamiętamy przede wszystkim gry nie, które się ukazały 10 miesięcy temu. Tylko pod koniec roku. Tylko pod koniec roku, przy czym... Że jest to Elden Ring. Chyba, że jest to Zelda. Albo Elden Ring był w tym roku. Nie, w też nie, nie, no ale też było tak, że wyszedł na początku roku. Tak, ale no tak, bo tak też można, że jeśli wiesz, że twoja gra jest tak dobra, że nawet jak wyjdzie pod koniec roku coś dobrego, to nie jakby ludzie nie zapomną. No Elden Ring trochę, wiesz, jest trochę zeldowaty pod wieloma względami, więc nie dziwię się. Dlatego a Breath of the Wild wyszło w marcu, teraz Tears of the Kingdom wyszło w maju, więc... I też raczej będzie, no ale dobra, zaczynamy teraz ja wchodzić w dygresję. Następny newsik z Summer Game Fest to jest Fortnite Chapter 4 Season... Fortnite Chapter 4 Season 3 Wilds napisali. Okay. No, po prostu zobaczyliśmy trailer z ludźmi w dżungli i z Optimusem Prime'em i tam. No i Fortnite, nie? Final Fantasy VII Rebirth. To się kropne. Final Fantasy VII, ale jakby nie hejtuję Fortnite'a. Dokładnie. Podejrzewam, że bardziej wy hejtujecie Fortnite'a niż ja. Także proszę mi nie narzekać. Final Fantasy VII Rebirth będzie we wczesnym 2024 i powiem ci, że wygląda fajnie. W sensie, to prawda. W sensie, jak były te przybitki na... Ja jestem w ogóle, to można chyba się domyślić po tych grach, które recenzuję najczęściej, ale... Jestem w ogóle wielkim fanem gier z otwartym światem, z dużą ilością roślinności,
i z po prostu z ładnymi widoczkami, takimi, wiesz, z wielkimi... majestatycznymi. Tak, i że wiesz, że idziesz, biegniesz sobie przez łąka, w tle gdzieś widać wielkie coś na przykład, nie? Bardzo to lubię i... No i tu troszeczkę tego dostaliśmy, trochę fabuły, którą pewnie rozumieją wszyscy fani Final Fantasy VII, a zwłaszcza ci, którzy grali w remake, bo on, ja nie jestem pewien, nie grałem w remake, ale on chyba coś tam zmienia. Tak, ja ci że... nic nie powiem, bo ja się na Finalu nie znam, ale jak już mówiłem na streamku naszym, że to jest część, o której chętnie bym zaczął, ale w sensie remake, od siódemka remake, a potem szesnastka, a potem tego już Rebirth, żebym się wkręcił. A potem Final Fantasy Tactics. A ja bym jeszcze spróbował sobie te na PSX, chyba ósemka chyba. Na PSX jest też Final Fantasy Tactics. Polecam. Okej. Okay. Znaczy, w sensie bardziej polecam Tactics Ogre, ale dobra. I teraz tak. Nowy gameplay trailer Path of Exile 2. To ty musisz coś powiedzieć. Czy nic? Nic nie powiem, bo bardzo mało w połę grałem. Okej. Okay. Ale to, co zobaczyliśmy, wyglądało bardzo ładnie. Jakby ja sobie tam śmieszkowałem, że patrzcie o nowe Diablo 4, może zapowiedź sezonu. Ale to faktycznie, jakby to nawet wyglądało lepiej, bo jakby... nie wiem, na ile te animacje tej czarodziejki były... wiesz, jakby z gry wzięte, czy to może było jakieś takie reżyserowane, a jeżeli nie było reżyserowane, no to wygląda lepiej niż w Diablo 4. Diablo 4 mimo wszystko ma... Mi brakuje w Diablo 4 porządnych AAA-owych animacji, okay, czarów postaci, że one nie mają takiego ciężaru, jak na przykład w Red Deadzie, a może byłoby to zrobić, tylko są takie bardziej wiesz, sztywne. Skręcasz sobie na użytkowe. Przykład... Użytkowe. Skręcasz, klikasz, wiesz, za plecami bohatera, to on się obraca z automatu i biegnie, a nie ma jakiegoś takiego fajnego obrotu. No, ale ja to lubię. W sensie mówiłem ci kiedyś i to chyba jest w ogóle coś, o czym muszę kiedyś coś nagrać, że ja strasznie nie lubię, jak animacja... Zabiera ci gameplay. Jak ja muszę czekać na animację. To nie, źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to, że można było to o wiele fajniej zaanimować niż po prostu obrót mechaniczny 180 stopni. To... I jeszcze uderzyć w mikro. I uderzyć w mikro. Ja jestem słonie w składzie porcelany, w domu mam to samo, więc przechodzę obok, wszystko potrącam. To możemy sobie piątkę przybić. Dobrze. Dalej, Exoprimal, ta gra, o której już zdążyliście zapomnieć. O, Dino Crisis! Tak, ta gra, która, jak tak na streamie powiedzieliśmy, to była ta gra, co wszyscy liczyli. Dobra, teraz Capcom zrobi, skoro już zrobił remake Residentów, to teraz zrobi remake Dino Crisis, nie? I pokazali grę z dinozaurami, ale to nie Dino Crisis, tylko Exoprimal. No i teraz Exoprimal będzie miał... okazuje się, że to w ogóle, bo to jest współpraca Street Fighter i Exoprimal, ale to jest, w sensie to jest kolab w Exoprimal, a nie w Street Fighterze. I tam będzie tak, metalowy Ryu i metalowy Guile i wow, super. Ale w ogóle, na czym polega, to cię zatrzymam, to Exoprimal, czym ta gra jest? Jakieś taktyczne coś? O Boże, coś? Pytasz mnie, nie, to jest... nie wiem, czy to nie jest koopowa strzelanka. Była chyba recenzja tego u nas na cdiction.pl. Sprawdźmy. Nie, kojarzę. O nie, nie przywołuj najgorszej reklamy ever. Denerwuje mnie reklama Lecha z... Nie wiem, czy mówisz nawet. Okej, myślałem, że to do tego nawiązujesz. No więc mieliśmy, że już grać. Aha, bo to nie wyszło? Nieważne. No, tak, to jest dinozaury kontra mechy. Te trzy słowa w zasadzie wyczerpują kwestię tego, o czym jest Exoprimal. To jest szczelanka. Sprawdzę third person shooter, Capcom, okay. Multiplayer action game. Ej, to mnie zaciekawiło. Walczysz ogólnie z wieloma dinozaurami naraz. Bo to nie jest jak Dino Crisis, tylko to masz po prostu takie... Air Defense Force, tylko z dinozaurami? Trochę tak, może okay. To jest dobre skojarzenie, ale też tak jak dzisiaj na streamie skojarzyło ci się coś z Days Gone, to też jest w tę stronę, nie? Że dostajesz bardzo dużo dinozaurów naraz i po prostu... Okay, Toxic Commando się skojarzyło. Strzelasz. Okej, dobra, czaję. Ale no, i tak myślę, że poświęciliśmy Exoprimal więcej czasu niż warta jest. Słuchacze by chcieli. Więc teraz najważniejszy news, czyli Nicolas Cage będzie w Dead by Daylight 25. Dużo było pośmianka z tego na streamie. Najlepsze jest to, że Nicolas Cage w tej grze, w sensie jest, są cutscenki i tam wygląda jak Nicolas Cage,
Ale jest też gameplay i tam wygląda jak losowy chłop z brodą po prostu, To nie? prawda, zupełnie nie, nie, nie. I no, więc wykosztowali się na licencję, ale Dead by Daylight jest dość starą grą, może sprawdzę z którego 2015, roku, ale to jest już... 2015, 16? 16. Dobrze. No to nie aż tak stary, jak myślałem, myślałem, że jest starszy, ale 2016 to i tak już jest... Wciąż ten gameplay, który pokazali, był strasznie sztywny, przestarzały i zupełnie mnie nie zachęcił, dlatego nie dziwię się, że wykorzystali kartę... Właśnie, ale nie dziwię się, że wykorzystali karta pułapka, pokażmy Nicolasa Cage na scenie, bo to jest jedyna rzecz, która przyciągnie ludzi. Ale to bardzo często jest, w sensie oni, ciekawi. Bo oni przez lata dodali bardzo dużo tak, różnych... Tak, z horrorów. Róż, tak, ale też na przykład z Residenta, nie? Parę postaci. Też ciekawe w ogóle kolabo. No i w ogóle, z Silent Hill, a ze Stranger Things przecież, o właśnie. No dobra, i lecimy dalej. No, Wiedźmin 3. Wiedźmin sezon 3. Trzy Wiedźmin 3 najgorsze. Właśnie trzy Wiedźmin sezon 3 najgorszy. Więc tak, no dostaliśmy trailer i no wygląda jak Wiedźmin Netflix. Wygląda jak Wiedźmin Netflixa, czyli jak już mu też mówiłem na streamku, fajny fanfic. Nie wiem jak wy, ale ja niestety nie byłem w stanie wytrzymać drugiego odcinka drugiego sezonu. Jak zobaczyłem SK, który w ogóle nie jest tą postacią, którą znamy z książek. I stwierdziłem, że czemu mam oglądać fanfic, który mi się nie podoba. No i w zasadzie to tyle. Będziemy jeszcze dzisiaj o Wiedźminie mówili w ogóle w newsach, więc. Więc dziękujemy Henrykowi. Witchfire. Early Access na Epic Games Store będzie 20 września. I to było pozytywne, ale nie, jakby nie zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że jest dobre. No właśnie, bo fajnie coś w końcu wiedzieć więcej, bo jakby dzielono się wyłącznie gameplayami tej gry, które miały 15 sekund i były jakąś tam prezentacją mechanizmu. Tak, Twittera sobie przejrzeć. Nie no, był chyba dłuższy trailer, ale ogólnie było sypane tym, tak wiesz. Ale i tak, wiesz co, nawet 15 sekund, jakby no. Szczerze, nie, ja nawet gameplayu nie... Znaczy nie, czy reveal się zaczął od gameplayu już, ale już samo to, jak pokazali tę grę po raz pierwszy, mnie wystarczyło, żeby się zaknąć. No, ona po prostu wygląda pięknie, działa pięknie i ja wierzę, że ona tak wygląda, bo grałem w Painkillera jako dzieciak i on już wyglądał pięknie. Więc ludzie tam pracują na tym, którzy totalnie czują, jak taki FPS-ik powinien wyglądać. I miałem taką dziwną myśl w głowie, że ja bardzo lubię Metal Hellsinger, tę rytmiczną strzelankę i ona ma podobne we mnie uczucia generuje, przyjemne, jak kiedy patrzę na gameplay Witchfire'a, w sensie podobnie to na mnie działa w mojej główce, przyjemnie mi robi z tego gunplayu, czyli jak się strzela z tych broni, jak one są przeładowywane, jak miodnie się rozwala tych wrogów, jakie są super efekty. Padło słowo miodnie. No nie jest takie graczowe polskie słowo, miodność, grywalność. Grywalność, moje ulubione słowo. Ocenianie w CD-Action, oceny cząstkowe. No, także czekam bardzo i cieszę się, że to już niedługo. Ciekawe, że na Epiku, z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi, ale z trzeciej, no mają sobie kasę, ale z trzeciej szkoda trochę, bo wolałbym to na Steamie od razu. Crossfire Sierra Squad, czyli tak jak już gadaliśmy przy okazji PlayStation Showcase, gra kolejny Crossfire, który próbuje zwojować świat zachodu, bo świat wschodu już zwojował, ale no, tym razem chyba się znowu nie uda, bo to jest gra na VR, więc nawet jeśli jest fajna, to VR jest za mały, żeby coś zwojować. Dwa, że ani pewnie to się nie będzie grało tak, jak to wygląda na trailerze. Ale gameplay wygląda fajnie. Nie, no, jasne, ale jakby nie czuję, że to byłoby coś, co zdefiniuje na przykład granie na VR. No, nie, no wiadomo. Nie jest to Boneworks na Steamie, nie? To jest po prostu wow. Remnant 2. Zgadłeś podczas streamu, że to jest Remnant 2. Tak, przez kryształ czerwony. No to Remnant to jest w zasadzie taki trochę looter shooter, trochę hack and slash, który nie jest hack and slashem. Z perspektywy trzeciej osoby to strzela się do stworków z dziwnych wymiarów. Jedynka była w sensie okej. Okay. Wiem, że dużo fanów tej gry. Mam chyba paru znajomych, którzy po prostu mocno w nią ciupali, ale endgame mi się średnio podobał, był bardzo powtarzalny i tak zrobiony w bardzo nudno powtarzalny sposób. Tam z tym zdobywaniem broniek i umiejek. I szczerze mówiąc, no jakby nijakie to we mnie emocje wzbudziło, bo jedynka mi się nie podobała. Jeżeli ta gra się okaże czymś
o wiele ciekawszym, bo na razie wygląda na więcej i lepiej niż w jedynce, mm-hmm. no to super, winszuję wszystkiego dobrego. Zagram pewnie z ciekawości, ale nie żeby się wkręcić, bo już chyba mam przesyt tymi wszystkimi koopowymi strzelankami no, na rynku. No, to jest kolejny reprezentant tego trendu, który nas zmęczył, zanim się na dobre zaczął. No, dokładnie. Honkai Star Rail będzie na PlayStation 5, super. Wszyscy fani Genshin Impact coś tam. Tak. Podnieście rękę. Tak. Jesteśmy naprawdę super dziennikarzami, redaktorami. Nawet nie mówię, czym jest ta gra. No, jakby chińska gierka. Jeśli ja kręcę nosem na chińską, a to jest dosłownie chińska gierka. Dobrze, ale to jest w ogóle taki gameplay bardziej jak Xenoblade, czy bardziej jak... No, ja nawet nie wiem, jaki jest ten, bo ja... Juden. Co? No, aha, nie wiem, jaki Juden. Nie usłyszałem tego E na początku. Jezus. I będzie też demonetyzacja, słuchaj. Niemieckie nazwisko, więc ja nigdy nie wiem, co tam. Będzie demonetyzacja. Boże, co tu się dzieje? Za późno jest, słuchaj, już na mądre... Dobra, ale myśli. Ja, bo wiesz co, bo ja nie ten, nie jestem po prostu, zupełnie nie jestem fanem Genshin Impact i jakby nie... Jak tylko zobaczyłem, że zapowiadają nową grę twórców Genshin Impact, to w tym momencie moje zainteresowanie się wyłączyło już miesiące temu, więc... Więc przejdźmy dalej. Lies of P, który był pokazywany o godzinie 21.37 podczas tego, więc pozwoliliśmy sobie na parę niewybrednych komentarzy. I czat bardzo ładnie dołączył. Będzie 19 września demo. A nie, przepraszam, demo jest już, a już. Premiera będzie 19 września. No, ja nie wiem, co to jeszcze robię na przykład, nie? No, już byś chciał tam znaleźć Geppetta, żeby mu urwać łeb czy coś. Nie wiem czy się szuka. Podejrzewam, że taki jest, taka jest kolej rzeczy, ale no, wygląda to obłędnie. Pomysł jest też obłędny i realizacja jest obłędna. Zobaczymy jak gameplay. No, ale z tego, co słyszałem, to gameplay wygląda też spoko. W sensie, wiesz, już abstrahując od gameplayu, to tak jak mówiłem też podczas streamu, ja jakoś mam takie skrzywienie, że bardzo lubię właśnie takie nietypowe podejścia do interpretacji starych bajek, baśni i tak dalej. Niekoniecznie w kierunku Kubusia Puchatka horror, ale... To takie dojrzałe interpretacje. Tylko dojrzałe interpretacje, znaczy nie wiem jak na ile to będzie dojrzałe, no wiesz, to raczej wygląda na po prostu takie edgy dojrzałe, nie? Ale fajnie. Nie wiem, czym to powiedzieliśmy, to jest Souls-like, tak? Tak, w ogóle, nie powiedzieliśmy też, że Lies of P to P, to jest, to nie chodzi o papieża tak naprawdę, tylko o Pinokia. I to jest taki chyba Souls-like, wydaje mi się, Pinokiowy. Takie, że bardziej w kierunku Jedi Survivor. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? No bo... Zobaczymy, jak bardzo może urosnąć nos. Ale chyba nie może za bardzo. No nie bez bardzo. Sensu. No. Następna gra to jest gra oparta na mandze Akiry Toriyamy. Mandze, która się nazywa Sandland. I ledwo kojarzyłem, że tam jest coś Sand w nazwie, zanim pokazali cały ten. Ogólnie Toriyama, twórca Dragon Balla. Ale on miał właśnie bardzo dużo takich niszowych również innych produkcji, i w sensie produkcji mang. I to jest gra na podstawie jednej z nich. Nic więcej wam nie powiem, bo czytałem to jak miałem chyba 13 lat, więc... Bardzo mi się podobało, jak czat tam u nas zareagował, zobaczył nazwisko Akira Toriyamy. O, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball! Ale to chyba w ogóle, to chyba ten Dragon Ball to chyba pojawił się na czacie jeszcze, jak zostało powiedziane, że... Jeszcze zanim został pokazany w ogóle jakikolwiek gameplay. Sam napis był. Nie. Zanim w ogóle został puszczony trailer, to Jeff Keighley powiedział, że gra na podstawie legendarnego, tam mangi legendarnego twórcy i tak dalej. Aha, to od razu, że Dragon Ball. Okej, to nie zanotowałem tego. Dobra. Annapurna Interactive będzie... Aha, to jest kolejny news, w tym to nie jest w zasadzie gra, tylko to, że będzie showcase... Annapurnowy. Annapurnowy, 29 czerwca. Annapurna to jest po prostu wydawca różnych gier, który się bardzo rozrósł w ciągu ostatnich lat. Między innymi Streja. Free-to-play MMO Throne and Liberty dostał nowy gameplay trailer, fajnie. Muszę troszeczkę szybciej. Warhaven dostał nowy trailer. Party Animals ukaże się 20 września. Dla mnie to jest największe zaskoczenie tej konferencji. No. A to, największym zaskoczeniem jest to, że myślałem, że Party Animals już dawno wyszło. Widocznie było w becie przez cały czas, bo przecież to jest taki gra robiona na podstreamerów. Pojawił się niejaki Tymon Smektała, żeby
jak sobie żartowaliśmy, żeby zapowiedzieć Crasha, ale tak naprawdę to mówił o Dying Light 2, tylko że... Od razu po Dying Light pojawił się trailer Crash. Tak, nie było, jakby nie było po Tymonie mówiącym o Dying Light, nie było żadnego tam trailera Dying Lighta, tylko pojawił się nagle trailer, launch trailer Crash Team Rumble. Czyli tej gry, której jak już powiedzieliśmy, że grajcie póki możecie, bo jest fajna, ale umrze. Dokładnie, niestety. Następny trailer dostał Samsung Gaming Hub, fajnie. Alan Wake 2 dostał Extended Gameplay Trailer Video. Aha, pojawił się w ogóle Sam Lake na scenie, podczas konferencji. W ładnym, dostojnym garniturze, takim wdzianku, że tam tak. Jeff Keighley to mógł się schować przy nim. Przyznaliśmy, że Sam Lake skubany się bardzo dobrze starzeje. No, to prawda. Wygląda tak samo od 20 lat co najmniej. Zazdro, ktoś mi napisał w komentarzu, że ja wyglądam jednocześnie na 20 i na 40 lat. I Kamila powiedziała, jak tak popatrzyła na mnie, powiedziała, no, to częściowo się zgadzam. Coś to może być. Przez włosy. Jak zobaczyłem ten komentarz, to najpierw się zaśmiałem, że rzeczywiście coś w tym jest, a potem pomyślałem, a, ale może to jest jakieś śmianie się z włosów, czy coś. Tyle siedzę w internecie, że ja już nie wiem, kto jest niemiły, a kto jest... Anyway, wracając do Alana Wake'a, ja trochę byłem taki, pokazali ten gameplay, który polega na tym, że typiara strzela w chłopa, dużo, dużo napierdziela mu w klatkę piersiową, a potem wali mu headshota i ginie. Nic się nie wydarzyło za bardzo w tym Nic się nie wydarzyło i ten trailer, czy gameplay, to wygląda tak, jakbym oglądał podciągniętego graficznie Alana Wake'a 1. Może trochę tak, ale przede wszystkim ja mam taką refleksję po tym, że zazwyczaj bardzo chcemy, żeby przede wszystkim pokazywano nam, zresztą z tego co się orientuję, to podczas pokazu Xboxowego, który będę w ogóle oglądać na żywo na imprezie Xboxowej, i Wojtek też, i Barnaba też, chyba Barnaba. Jeśli to słyszysz, jeśli to czytasz i nie będziesz, to napisz. Co chciałem powiedzieć? Aha, że podczas tej imprezy ponoć będą właśnie głównie gameplaye, co zazwyczaj jest oznaką, że nie ma za dużo rzeczy, więc trzeba pokazać extended gameplaye, żeby wypełnić trochę czas. Ale może tak nie będzie. Jakby liczę, że będzie dużo fajnych rzeczy, ale właśnie, Boże, poszedłem strasznie w dygresję. Zmierzam do tego, że bardzo ciśniemy często jako gracze, żeby pokazywano głównie gameplaye, a nie trailery, które tych gameplayów nie mają. Bo to jest, wiesz, fajniejsze, nie? W sensie zamiast dostać cinematica, po którym nie wiesz w ogóle, czym jest gra, jak podczas PlayStation Showcase były takie gry, które po prostu jakby ani nie pamiętasz już nazwy, ani nie wiesz, czym miała być ta gra, bo nie pokazali niczego, to jak normalnie o to zabiegamy, tak tutaj trailer Alana Wake'a 2, ten, który był poprzednio, był o wiele fajniejszy niż ten gameplay, który dostaliśmy, bo on po prostu, on miał jakby, zresztą w nim chyba były zawarte, wydaje mi się, sceny z tego, trochę z tego gameplayu. Tak, później. I było zawarte wystarczająco dużo, żeby jakby, w sensie wiesz, nie potrzebujemy 5 minut, jak idzie baba, jest ciemno i potem szczela przez kolejne 2 minuty. Bo tak to wyglądało. Ja w ogóle mam problem z Alanem Wake'iem, taki, że ja tej gry robiłem 3 podejścia i za każdym razem się odbijałem, bo no, trochę nudnawy jest ten dla mnie gameplay, że się naświetlanie latarką chłopa, żeby go zabić, a w zasadzie to nie do końca zabić, tylko go tak jakby wypędzić. No i zobaczyłem to samo dosłownie, ja wiem, że na to pewnie fani czekali. Ale zobaczyłem to samo w dwójce i zrealizowane tak samo w zasadzie. Stwierdziłem, że no nie wiem, to bardziej mi się... W sensie bardzo chciałbym się w to wkręcić, bo wydaje mi się jakby całym settingiem, być może historią, to ciekawa rzecz. No ale no nie mogę. Nie wiem. Wewnętrznie. Okej, okay, może przy dwójce się wkręcisz. Warhammer 40K Space Marine 2. Ale jak dowiedzieliśmy się podczas streamu, robiony jest w Rosji, więc przejdźmy dalej. I szczerze, no tak jest nam to na rękę, bo musimy się troszkę pośpieszyć. Yes, Your Grace Snowfall dostał nowy trailer. Nowy trailer dostał również Baldur's Gate 3. Dokładnie i tu już tłumaczę od razu na start, że nie trzeba znać jedynki i dwójeczki, jak nie znasz, żeby sobie zagrać w trójkę. Nie przejmuj się tym zupełnie. Wystarczy znać serię Divinity. Nie no, ale na przykład, nie wiem, kojarzysz trochę Forgotten Realms, całe to uniwersum? Trochę kojarzę, wiesz. No to ci wystarczy. Żeby nie kojarzyć. Wiesz, co to Neverwinter? Niemniej,
Myślę, że jakby za to, że nie znam dwóch pierwszych Baldurów, mimo że jakby mam często chęci, żeby nadrobić, więc to też nie jest tak, że zaraz tam widły wyciągajcie, ale myślę, że na to jeszcze nie wyciągniecie widły. Bardziej myślę, że zabiją mnie ludzie za to, że ja wolałbym dostać kolejne Divinity, a nie Baldura 3. Ale okej, okay, fajnie, cieszę się szczęściem Svena Winkę, że dostał licencję na Baldura. Dobra, był trailer Palworld, czyli tej gry, że Pokemony są wykorzystywane do tam produkcji broni palnej i coś tam. I strzelają z broni palnej. I są mięsem armatnim, super. I to jest jedna z kolejna jakby ta gra, która patrzcie, że Pokemony tylko lepsze i jakby jak już wreszcie będzie premiera tej gry, to po tygodniu nikt nie będzie o niej pamiętać. Ta gra wygląda totalnie tak, jakby ktoś przyszedł i powiedział, ej, słuchajcie, co jest te przygód Pokemonów? No wiadomo, że Pokemony z bronią palną. Jakby... Pokemony z bronią palną, które jeszcze może torturować prawdopodobnie. No tak, tak, więc jakby nie czaję, jakby widzowie też nie bardzo co jest, co ja w ogóle oglądam. Ale jak lubicie Pokemony i broń palną, to w styczniu 2024 będzie Early Access i wszyscy będziemy mogli się dowiedzieć, że to jest straszny krap, bo tak wygląda. Black Desert Online, nowy expansion, nowe, jak się mówi, rozszerzenie. Dostało nowy trailer. Return to Moria, Władca Pierścieni. Musisz powiedzieć z akcentem krasnoludem. Moria. Return to Moria. Dostał nowy trailer. No i w tym nowym trailerze gra wygląda tak, że chyba nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany. Wygląda trochę jak Gollum 2. Trochę, nie no, aż tak źle nie wygląda, ale wygląda trochę drewnianie i no nie wiem. Ja chciałbym ten, jakby spójrzcie na mnie, chciałbym dostać fajną grę o krasnoludach. Ever Crisis, czyli Final Fantasy VII mobilne, które opowiada wydarzenia z Final Fantasy VII i wielu takich pobocznych rzeczy. Dostanie zamkniętą betę pomiędzy teraz a 28 czerwca. Troszkę chrupała na trailerze. No ale... Mobilka, nie? Właśnie zastanawiam się, dla kogo jest ta gra? A może to jest na jakieś inne miejsce rozważania. Chcecie film na YouTubie o dla kogo jest ta gra, o Final Fantasy? Ja nie chcę. Ja też nie chcę, na pewno go nie zrobię. Banishers Ghost of New Eden dostał nowy trailer, a ja nie wiedziałem, że dostał wcześniej jakiś inny trailer. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, Banishers, pamiętasz tę grę? Przeleciało, a wy pamiętacie? Like a Dragon Gaiden, czyli Yakuza, która jak się dowiedziałem pomiędzy streamem a nagraniami, jak się dowiedziałem od Kaskada, którego pozdrawiam i tak pewnie nie słuchasz. To jest prequel siódemki, w sensie prequel Yakuza Like a Dragon, co jest w ogóle dziwne, bo to jest z protagonistą z poprzednich Yakuz. Ale on tu chłop nie ma imienia, już nie jest panem Kiryu. Nie, no na pewno, proszę cię. To jest... To ważne, tak? To w tytule jest, halo. Powiedziałem... Co jest w tytule? A, faktycznie, że usunął swoje... Proszę cię, na pewno ten sobie przypomina po jakimś czasie. Bo napisane zresztą, że trochę beka, że kolejne wielkie zamknięcie historii Kiryu okazało się wcale nie zamknięciem, bo to już jest jakby z tego, co mi wiadomo, któryś raz. Trochę Yakuzy mam jeszcze do nadrobienia, ale już nie wszystkie Yakuzy mam do nadrobienia. No w ogóle ta seria mocno się rozwinęła w ostatnich latach. Ale no, jakby Cormac jest osobą, która kręci raczej nosem na gry japońskie, a w Yakuzie się zakochał. Absolutnie się zakochał. Ja nie znam większego freaka Yakuzy niż Cormac. I to tak do obłędu, więc jeśli zawsze chcieliście się wkręcić w jakąś grę japońską, ale denerwuje was, nie wiem, różne denerwują was aspekty gier japońskich, to może to jest dobry moment, żeby, w sensie dobra seria, żeby wejść. Jak coś, to zaczynajcie od Yakuzy Zero. Dobrze. Następna rzecz. Under the Waves. Nowa gra Quantic Dream. O, to nawet nie zarejestrowałem, że to jest gra Quantic Dream. Czyli naszych ulubionych twórców od Detroit i tym podobnych. No, gra, w której pływasz sobie łodzią podwodną i... Nie, to Subnautica. Właśnie wyglądało jak Subnautica. Wyglądało jak Subnautica trochę, ale jak zobaczyłem już potem, to za bardzo ten... W sensie, ale w ogóle nie wyglądało, kurde, tak sobie myślę, Detroit było takie, wiesz... Filmowe. Takie filmowe i że bardzo... Inaczej kamera prowadzona była zupełnie... Taki cutting edge graphics. W sensie, że imponowało grafiką.
Ale a to było takie dosyć stonowane, słuchaj, może ten, może, nie wiem. Może David Cage w końcu nauczył się pisać i stwierdził, że wystarczy dobrym scenariuszem. Ja myślę, że nie, myślę, że się nie nauczył pisać i myślę, że jak ktoś jest fanem Davida Cage'a w komentarzach, to nas za to wyzywa, ale jakby jest fanem Davida Cage'a, więc nie czujemy się obrażeni, bo tylko ten politowanie czujemy. To jest niemiły w ogóle w podcaście dzisiaj. Dobra. Następna rzecz. Call of Duty Modern Warfare 2 i Warzone 2.0, Season 4 dostały gameplay trailer. Super. Fani Call of Duty na pewno są zachwyceni. Albo nie. Albo nie. Super, bardzo, bardzo... Jakby, wow, Action R to mój ulubiony podcast o grach. No bo jakby wiecie o co chodzi, jakby zapowiedzi kolejnych sezonów czegoś tam w na takich nie galach. Nie jesteśmy w stanie grać, bo nie da się grać we wszystko. To jest raz, a jakby, wiecie, to nie jest jakieś moim zdaniem big deal w porównaniu po prostu z nową... Wydaje mi się w ogóle... Nową grą, która może być potencjalnie ciekawa, nie? Wydaje mi się w ogóle, że i tak ludzie, którzy są zajarani Call of Duty, to nie są ludzie, którzy oglądają tego typu konferencje. Nie jest to co prawda aż taki no, skrajny przypadek jak... nie wiem, wiesz, FIFA na, czy tam już nie FIFA, tylko tam jej Sports FC na konferencjach EA na E3 na przykład. Nie jest to aż tak ekstremalne, że po prostu siedzisz i oglądasz i czekasz, aż przestaną piłkarze chodzić po scenie albo tam ktoś tańcować czy coś. Tylko, ale no mimo wszystko jakby fani Call of Duty chyba wiedzą, jakby kiedy co wychodzi, nie... A nawet jeśli nie wiedzą, to taka konferencja nie jest atrakcyjnym sposobem przekazania takich informacji dla nich, no, moim tak zdaniem. Nie wiem, ja gram dużo Valoranta, no i jakby mi się Valorant pokazał na takim Summer Game Festie, to stwierdził, okej, no spoko, no. Ale jakbym obejrzał to na YouTubie, jakby jako trailer do nowej zawartości, to stwierdził, no okej. Okay. Zresztą zaraz wrócimy do tej myśli, bo będzie gra, z którą mam dokładnie tak, ale zaraz. No. Nowa limitka Xbox Series X z okazji 75-lecia Porsche wygląda kiepsko. Obrzydliwie. No, ma wielki napis Porsche i 75. I dziwne paski takie naprawdę... Niezbyt estetyczne to jest. Właśnie, problem jest taki, że to może pasowało do jakiegoś pokoju ustylizowanego na pokój z lat 60., ale jakby niekoniecznie jakoś... Ta konsola nie będzie pasowała każdemu w domu, nie? Nikomu nie będzie pasowała w domu, szczerze mówiąc. Znaczy, to mówię, to chciałem jak być miły. Tak jak mówiliśmy podczas streamu, to... Ta konsola wygląda tak, że trzeba by mieć cały pokój brzydki, żeby pasowała do niego. No tak, no bo wygląda jest brzydko po prostu. Może uda mi się, w montażu pokażę po prostu. A uważam, że Xbox Series X jest o wiele ładniejszy od PS5. I możecie sobie pisać komentarze. Możecie sobie teraz go ubrzydzić. Możecie spojrzeć na ten, ale za to właśnie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ten Starfieldowy kontroler Xboxowy bardzo ładny. Jest piękny, no. Naprawdę. Dobra. Fae Farm, czyli to jest kolejny trend, że wszyscy nagle po sukcesie Stardew Valley, po sukcesie Animal Crossing, wszyscy nagle zaczęli robić grę pomiędzy Stardew Valley a Animal Crossing. Nawet nie wiem, czy nie było w tym, czy nie została zapowiedziana, że to jest dla fanów Stardew Valley i Animal Crossing. No i takich gier wyszło ostatnio strasznie dużo i nie da się zagrać we wszystkie, więc nie gram w żadną. Tylko zagrałem jeszcze raz w Stardew Valley, przyszedłem jeszcze raz. Okay. Ja powiem, że był śmianko tylko, że w Kili sam się śmiał, że nagle z Porsche przechodzimy do śmiesznej gry o zbieraniu. Potem jakby wiedział prawdopodobnie, że nagle taka mocno wyjęta z tej całej konferencji była ta gra i powiedział, że no, miało być różnorodnie, to jest różnorodnie. Dobrze. I właśnie teraz to ten powrót do tej myśli. Marvel Snap. Ben Broad, jeden wyszedł na scenę, mówił swoim charakterystycznym głosem, który jakby echem odbija mi się do teraz. On brzmi jakiś mobek, potwór, nie? Mógłby, tak, ale zresztą pewnie podkłada głos. Na stówę podkłada gdzieś jakimś hardstone czy w czymś. W każdym razie, ogłosili, że Conquest Mode zostanie dodany w przyszłym tygodniu. Ja nie jestem pewien, czy to go w ogóle nie wiedziałem. W sensie wiedziałem o Conquest Mode, nie wiedziałem chyba, że w przyszłym tygodniu. Ale nie jestem pewien, czy to jest w ogóle news dla fanów Marvel. To nie jest jak z tym sezonem? W sensie sezony Call of Duty? Jakby... Tak, właśnie to jest tak, że wiesz, jeśli jesteś fanem, to jakby i tak czerpiesz informacje na temat gry z innych źródeł niż... Mhm. Więc to jest bardziej... Jasne, że to jest bardziej kierowane do osób, które potencjalnie mogą zostać fanami, wiesz, właśnie Fortnite'a, Call of Duty, Marvel Snap, gier, usług, które już funkcjonują. Więc nie wiem, ja jakby nadal polecam Marvel Snap, jest bardzo fajną grą i jest nie tylko na mobilki, więc nie musicie czuć się obrzydliwie grając w karty. Dobrze.
Król Artur Legends Rise ukaże się na PC-tach i grach i platformach mobilnych w tym roku. MMO Wayfinder, który powiedziałem, że czy to jest coś Riotu, okazało się, że nie, ale to jest gra robiona przez tych ludzi, którzy zrobili Riotowi... Parachute Syndicate. Tak, ale to jest nazwa studia, a jako... Oni stworzyli między innymi to Ruined King. Mhm. League of Legends Story i stworzyli przede wszystkim Battle Chasers Night War. I to jest gierka zajebista, jest na bazie komiksu. Jest w ogóle z polskim dubbingiem. A czym jest Switcha. Ta gra? I to jest taka taktyczna gra. Taktyczna, ale nie taktyczna na siatce, tylko nie raczej... na siatce, tylko od boku, jak w Heroesach troszeczkę, żebym tak wytłumaczył, że macie trzech bohaterów po lewej, tam paru po prawej przeciwników. No i tam się kolejkuje skille, napierdziela się. Generalnie super fajna zabawa, jakby, nie wiem, ja to mam na Switcha i na Switchu to najbardziej przychodziłem, bo to jest świetna gierka właśnie, żeby sobie pograć na pstryczku. Przed snem. No nie, powiedziałeś pstryczek. Tak, jak każdy. Przejdźmy dalej. Śpiący się fan Nintendo w Polsce. Zobaczyliśmy sobie trailer, który wyglądał jak Fortnite, ale z różnymi dziwnymi stylami graficznymi. Okazało się, że to jest po prostu Unreal Editor dla Fortnite'a. Cokolwiek to w zasadzie... Były jakieś zapowiedzi z tego, co pamiętam. Nie chcę tutaj teraz kłamać, ale że będzie sobie można stworzyć własne jakby gierki, game mode'y w Fortnite'owym silniku i to wygląda bardzo intuicyjnie i fajnie z tego, co pamiętam. Czyli to nie jest tak, że edytujesz samego Fortnite'a, to jest, bo tam to, były normalnie... to jest taki trochę Roblox, tylko w Fortnite'cie. Okej. No to no, jest... I jest to fajna rzecz generalnie. W sensie fajny pomysł i fajna konkurencja dla Robloxa, mam nadzieję, że zdrowsza niż sam Roblox. Kolejna okazja, żeby jakiś 10-latek zwyzywał cię. Albo twoją. Albo mamę. Żeby stworzyć mszę w Fortnite. Mszę w Fortnite, poszedłbym. Dobra. Stellaris Nexus i Space Trash Scavenger zostały ogłoszone przez Paradox Arc. Mam wrażenie, że w ogóle mnie ominęły te dwa tytuły. Mnie też. Jakby, nie wiem, wyłączyłem się, może zagadaliśmy się z czatem, ale... Ale obudziłem się już przy tym, że Paradox... Aha, bo to była taka chyba bardzo łączona zapowiedź ze Star Trek Infinite, czyli nową grą 4X w świecie Star Treka, co brzmi fajnie. Ale już gadaliśmy ostatnio chyba, nie? Że Gwiezdne Wojny są fajną, fajne do tego. Zresztą ma też zostać zapowiedziane nadal. Zapowiedziane mają zostać Gwiezdne Wojny strategiczne wciąż od jakiegoś dużego studia. Więc czekamy. Ja jakby powiedziałem o Gwiezdnych Wojnach przy okazji Star Treka, co znowu naraziłem się kolejnym ludziom, czyli tym, którzy uważają, że Star Trek lepszy niż Gwiezdne Wojny. Tylko Battlestar Galactica, mordo. Tak, dobrze. Obejrzeliśmy fragment serialu. To jest serial czy film? Szczerze na tym etapie nawet już mnie to nie interesuje, bo zobaczyłem fragment Twisted Metal. To jest serial ma być. To było strasznie. Zwyczajnie nieśmieszne. Tak, i słabe. Ale też może przez to, że gadałem w trakcie, więc... Ale było nieśmieszne, bo to jakby faktycznie ale w ogóle to było... nie było angażujące. Wyglądało to jak teatr telewizji, to nie wyglądało jak szanujący się serial. To mi przypominało jakiś taki, wiesz, jak są takie showcase'y danej gry zapowiadane, że aktorów się stylizuje na postaci fabularne. Ale to tak jak mówiłem, że jak masz reklamy PlayStation, z takie gry. Pokazujące, że tam gra rodzina, coś tam się wcielasz, zakłada kapelusz. Przynosi chłopa gdzieś do innego świata, tam strzela i tak dalej. Miał vibe. I to miało takie mniej więcej taki vibe. Właśnie z takimi showcase'ami z gier, że tam stylizują całe studio na lokacje z gry i opowiadają o nowych nowościach w nowej grze, nowego studia od No i tak dalej. No i to był fragment serialu Twisted Metal, w którym nie było ani jednego samochodu, więc pozdrawiam. No, ale był jeden świru, co jak clown wygląda i... No tak, to był ten Sweetest, nie? No i jakby... Aha. Okej. Okay. Została ogłoszona Lysfanga i tak jak mówiłem, już nie pamiętam. Teraz przeczytałem nazwę. Gdybyś nie przeczytał nazwy. To tak, ale nie pamiętam już, jak gra wygląda, więc ten... Immortals of Avon, czyli polska nazwa, to chcesz coś z Avonu. To jest ta gra, o której rozmawialiśmy przy okazji PlayStation Showcase, ta pierwszoosobowa z magią
dużo tak, się dzieje, Dark wybuchy. Messiah, Forspoken, ty trochę powiedziałeś, że Skyrim, ale grasz magiem. Ta gra, co nad nią chyba Obsidian teraz pracuje. Boże, tak, no w każdym razie... Nie wiem, czy to ma nazwę? Jakąś nazwę ma, ale no. No, gra się Battle Mage'em, przyszedł na scenę aktor, który gra tę główną postać, coś tam pogadał, nie słuchaliśmy go kompletnie, bo pogadał rzeczy z kartki, których się nauczył wcześniej, zanim przyszedł na scenę. Mi się ta gierka bardzo podoba. Tak. I ja wiem, że są osoby, którym się nie podoba, bo to jakaś generyczna kolejna rzecz, coś tam o strzelaniu z magii. No właśnie, ona nie jest generyczna. No właśnie, też mi się nie wydaje, bo art style jest taki bardzo japońszczyzną zrobiony. Trochę tak, trochę wygląda jak coś, co mógłby Capcom zrobić. Tak, dokładnie. Albo Square Enix. Dlatego mówisz, bo ci się z Forspoken kojarzy. No mówię, a Forspoken ma podobną stylowę, ma takie złote, złotawo-brązowo, magiczne elementy w sobie i to wszystko tak podobnie też wygląda. Dlatego mnie to jakoś chyba zainteresowało bardziej, a dwa, że lubię taki styl zabawy, że jest pierwsze osobowe napierdzielanie. Gdzieś tam się pośmiałem, że trochę mi to Battleborna czasami przypominało od Gearboxu, który umarł szybciej niż wstał. A tego Battleborna dość lubiłem za postaci, z tego co pamiętam. Więc same miłe skojarzenia, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. To jest gra wydawana pod egidą EA Originals, więc EA w ogóle trzyma pieczę nad tym wszystkim. Zobaczymy, co z tego będzie. I to było wszystko. Z fajnych rzeczy. Ze wszystkich rzeczy, które zostały pokazane. A, no to super. No i to, twoja ocena... Chciałem cię zapytać właśnie, twoja ocena liczbowa na 10. O Jezus, sorry, ja w sensie wszystko praktycznie tutaj widzieliśmy wcześniej, a jak nie widzieliśmy, to było co najwyżej okej. Okay. Znaczy nie bawmy się w ocenę liczbową, bo to bez sensu. Więc moja ocena to jest Sonic na 10. O, Sonic na 10 to bardzo wysoka gra w tym przypadku, bo akurat Sonic był... Słuchaj, jeśli... Masz konferencję o grach i Sonic jest jednym z najjaśniejszych punktów tej konferencji, to znaczy, że ona nie była zbyt dobra. Umówmy się. No, właśnie to chciałem powiedzieć. To właśnie. Dobrze, to... No, czyli to jesteśmy w pełni zgodni. No. Jakby, wiecie, to jak oglądać nudny odcinek podcastu, pozdrawiam. Tak, i jeszcze w międzyczasie ten prowadzący cię obrażają albo gadają głupoty. Dobra. Przejdźmy do newsów, które mamy. Ich jest bardzo mało, bo tak. Showcase wleciał. Ale za to są nie bardzo Summer Game Fest, przepraszam. Są bardzo rozrywkowe za to, bo news pierwszy brzmi: dwóch geniuszy zbrodni i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom kontra Amazon. To brzmi jak my kontra Amazon. A słyszałeś o tym newsie? Nie. Właśnie musisz mi podzielić się, bo dzisiaj tworzyłem układkę City Action. Dobrze. No więc tak. Jak podaje japoński serwis Shukan Bunshun, dwóch mężczyzn wpadło na podobny pomysł w tym samym czasie. To jest news jakby na cityaction.pl, możecie sobie go również przeczytać, przeczytam tylko fragment. Postanowili oni podjąć pracę w Amazonie. Ich celem nie było jednak usamodzielnienie się i zbudowanie stabilności finansowej. Plan z... Ani też dźwiganie paczek w imię dobra firmy. Co? Plan... w sensie, nieważne. No ja wiem, ale jak tak plan można? Złodziejaszków był zgoła odmienny i raczej krótkoterminowy. Jak najszybsze położenie rąk na egzemplarzu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom i ewakuacja z miejsca zbrodni. W skrócie dwóch chłopów się w jednym czasie wpadło na ten sam pomysł, że zatrudnią się w Amazonie japońskim, żeby mieć wcześniejszy dostęp do nowej Zeldy i obaj wpadli przez to samo w zasadzie, że zwinęli grę i się już nie pojawili w firmie. Więc jest tutaj w newsie domniemanie i ja też wpadłem na to i też tak myślę, że prawdopodobnie jest więcej takich przypadków, tylko nie zostali złapani, bo po prostu wzięli grę i na przykład zapłacili potem albo coś, jakby wbili do bazy, da się to pewnie ogarnąć. No ale ci zostali złapani... Przez najmniej przemyślany plan szatański na świecie. Tak, bo tak bardzo im się gra spodobała, że stwierdzili, że no, to już nie będą pracować, skoro mają. No więc... jeden w ogóle to przywłaszczył sobie nie tylko grę, ale też gadżety, między innymi Amiibo i specjalnego pada. W sensie specjalnego pada, ale w ogóle którego również posiadam. Tylko Legend of Zelda, nic więcej. Tak. Switcha na przykład nie wziął, tak, nie? Tak, tak. Ale ten, który wziął tylko Switcha, a w ogóle podczas próby dodzwonienia się do mężczyzny, policja chyba dzwoniła do mężczyzny, do tego chłopa, telefon odebrała jego matka, która potwierdziła, że owszem, syn jest w domu, jednak nie ma czasu udać się do pracy, jako że aktualnie zajęty jest graniem na konsoli. To moje życie w zasadzie tak wygląda.
W tej chwili przynajmniej. Mamo, powiedz, że nie mogę, bo ja muszę grać. Nie mam, żono. Nie, nie, ale myślę, że w przypadku tego kolesia, nie? Tak, że... no tak. Ale jak mówię, ja go rozumiem. I któryś z nich musiał oddać grę, zapłacić i tak stracił pracę, więc jakby stracił potrójnie. Mam nadzieję, że chociaż, nie wiem, chociaż jednego dungeona zrobił. Następny newsik. Wormsy dostaną własną grę planszową. Zapowiedziano no, zbiórkę. I to jest ciekawe. Czyżby to był jedyny sensowny kierunek rozwoju marki? Nie, no, sensownym kierunkiem rozwoju marki jest robienie na nowo Worms Armageddon i dodawanie nowych broni, o czym się Team 17 już wielokrotnie przekonało. Ale kurde, powiem ci, że planszowe Wormsy mają sens. To prawda. W sensie, że to jest gra... Taktyczna. Nigdy o tym wcześniej nie pomyślałem, że to jest gra stworzona do tego, żeby zrobić planszówkę, mm-hmm. jeśli nie skopią tego. Nawet karciankę może było fajną zrobić z tego. Czy karciankę to nie wiem, no jakaś plansza by się przydała jednak na... No bo to jest gra oparta mocno na mapie. W sensie da się ten gameplay mocno przenieść... W sensie wiadomo, że ruch jakoś inaczej trzeba by zorganizować, nie? Ale da się jakby sporą część gameplayu Worms Armageddon, który zresztą jest na grafice tego newsa, więc nic dziwnego zresztą, bo to jest przecież najlepsza część. Da się sporą część tego gameplayu przenieść po prostu bezpośrednio na planszę, no? Ja mam pewną obiekcję, bo moim zdaniem najlepszą częścią są... Są nowe, nabudowane. Nie, Worms World Party, tylko że wyszły za późno. Okej, okay. No ale to jest też nabudowane na Armageddonie. No tak, oczywiście, że tak. Nie? Taka najbardziej rozbudowana wersja Armageddona. Chociaż... Nie, no tak. Przecież to nowsza jakaś. Ja mówię o... Wtedy. Przepraszam, klasycznych Wormsów dwuwymiarowych jeszcze. Zanim zaczęli kombinować... Tak. Ale ja na przykład kupiłem Worms 3D. Mówiłeś kiedyś, to jest masakra i to by się jeszcze podobało, bo no. Jesteś jedyną osobą, muszę napisać do Team 7, może ci pracę dadzą. Albo właśnie wręcz przeciwnie, wyślą do ciebie kogoś. Ja byłem tak zajarany tą grą, jeszcze pamiętam, dałem za nią, dałem, mamusia dała, bo to pod choinkę dostałem, 89 zł. Pytam, że na... ja w ogóle nie czaiłem, tam na pudełku Wormsów 3D było napisane, że minister zdrowia ostrzega, na tą grę nie ma lekarstwa. Ojej, fake PR. Ale nie, ale poczekaj, ja nigdy nie rozumiem, o co chodzi, a potem już byłem starszy. To, że robaki? Że robaki, aha, minister zdrowia, że masz robaki, wiesz, i jakby... No jest to... Ale trzeba fikoła było walnąć, nie? No, jest to żart na... Mam nadzieję, że nie ogląda nas ktoś, kto wymyślił to hasło, bo to mogło być w Polsce tylko. No, ale to, wiesz, 2003 rok, marketing w Polsce, może. 2003 roku. W każdym razie gra jest jeszcze gorsza chyba, tak naprawdę. To by się podobało. Mi się podobała, przepraszam. No, grałem w to Worms 4 Mayhem, które jest najbardziej chyba poprawioną, jeżeli chodzi o mechanizmy, częścią Wormsów trójwymiarowych. Mi się mniej podobały niż cała trójka. Jestem dziwny, przepraszam, no. A do tej pory że kół się trzymało, żeby strzelić z bazuki. Ja wybaczam, ale czy społeczność graczy ci wybacza? Ej, umiem robić triki na linię w dwuwymiarowych Wormsach. Ale to ja też umiem. No, ale to za to się nie wybacza z automatu? No nie, bo każdy, kto był dzieckiem, miał Wormsy. Jak nie potraficie robić trików na linię w Wormsach starych, to... Nie nazywajcie się graczami. Nie, no to dajcie znać w komentarzu. Ale tak, nie nazywajcie się graczami. Dobra. Wiedźmin Fest zapowiedziany. Netflix szykuje dużą imprezę w Polsce. Ziew. Przepraszam. Słucham? Ziew. W skrócie, festiwal odbędzie się w Łodzi w weekend 24-25 czerwca. Nie jedźcie, bo tydzień później macie CD Action Expo, więc oszczędzajcie siły. Mam nadzieję, że pojawi się tam Zbyszek Kebab Piotrowicz z archn.eu i przybierze się za Wiedźmina. Będzie tam Henry Kebab Kawin. Nie wiem, czy się przebierze za Wiedźmina, ale w ogóle powiedziałem, nie jedźcie, ale prawdopodobnie większość z was i tak nie pojedzie, bo... Kurde, dla Henia, Żeby się tam wybrać, jesień. To trzeba w ogóle... Krzysiu, uspokój się. zaraz skończymy, to będziesz mógł tam sobie powzdychać do niego. Trzeba w ogóle wygrać bilety, żeby tam się pojawić. Tak jak przypominam, obejrzycie poprzedni odcinek podcastu, nadal czekamy na odpowiedzi konkursowe, żeby wygrać nie bilety, co prawda, tylko pakiety VIP na CD Action Expo. Ale co chciałem powiedzieć? Aha, żeby wygrać, to trzeba tam wziąć udział w quizie z podstawowej wiedzy dotyczącej Wiedźmina i trzeba wymyślić własny refren do piosenki Grosza daj Wiedźminowi. I to w zasadzie tyle. Przejdźmy do następnego
tego, no, jak tam, segmentu. Dogrywka. A w segmencie dogrywka porozmawiamy sobie o rzeczach sprzed 10 lat. Dokładnie sprzed 10 lat, bo to newsy na cdaction.pl, które publikowaliśmy, mogę powiedzieć my, bo ja również publikowałem. Zresztą to jest mój news pierwszy. Tak, w 2013, nie, czyli nie 100 lat temu, tylko 10 lat temu. Nie pamiętałem w ogóle, że pisałem tego newsa, a jak teraz na niego trafiłem, to oczy mi się szeroko otworzyły i dlatego go wybrałem. SimCity. Zbuduj sobie salon Play. Pamiętałeś o tym, że tak... Dobra. To nie był mod. Jak napisał niejaki Dawid Spikenbierski 10 lat temu... Zbuduj sobie salon Play? Product placement, praktyka powszechna głównie w filmach zagranicznych, trafiła też do naszych rodzimych seriali. A teraz również gier, bo skoro w SimCity reklamować może się Nissan, to dlaczego nie polski operator komórkowy Play? O, nie wiedziałem, że chociaż były jakby polskie współprace. Wystarczy pobrać odpowiedni dodatek do SimCity, a kiedy nasze miasto odpowiednio się rozwinie, pojawi się możliwość zbudowania salonu Play, który będzie można postawić za darmo. Dzięki takiemu budynkowi dostaniemy dodatkowe Simoleony, a nasi Simowie będą trochę bardziej szczęśliwi. I jest normalnie wielki salon Play w SimCity. Nice. Ja pamiętam w Sims 2 była Agnieszka Chylińska, jej... Co? Tak, no ja mam na płycie, kurczę, Agnieszkę Chylińską w Simsach, bo ona była wielką ambasadorką w ogóle Simsów, bo ona ale kocha co? Simsy. Ale była normalnie postacią Normalnie postacią w grze była, coś Simem. Zaraz. Import. Zaraz. Co? Czy można zrobić łuchu z Agnieszką Chylińską? Tak. I mieć dziecko z Agnieszką Chylińską. Może jeszcze jak? czy jesteśmy wystarczająco odważni, żeby łuchu z Agnieszką Chylińską stało się tytułem tego odcinka podcastu? W angielskiej wersji jest łuchu, nie? Bo po polsku jest Barabara. O nie, no to Barabara nie będzie w tytule. Dobra. Wow, to nie wiedziałem. W SimCity 2, tak? Tak. Jakbyś chciał sobie sprawdzić, to wygooglaj, wyskoczy ci na bank Simsowa Agnieszka. Żebyś wiedział, że doresearchuję ten temat, bo tak, bardzo, bardzo podoba mi się. Nie mam pojęcia, że nie widać, to było wielkie wydarzenie. Nie wiedziałem, a wiesz co... Były wywiady z Agnieszką Chylińską, która w tym samym outficie, co jest w Simsach, występowała i opowiadała. A miała ten diament nad głową? Nie miała niestety. A, to nie fajnie, jak tak można. Dobra, następny newsik. To jest w zasadzie news taki, bo po prostu zobaczyłem, że w Saints Row 4 w edycji kolekcjonerskiej był dubstep gun prawdziwy i zastanawiam mnie... Jak on działał? W sensie, no pewnie wiesz, naciskałeś i puszczało dubstep, ale ciekawi mnie, czy na przykład ktoś z naszych słuchaczy, oglądaczy miał taki dubstep gun albo ma. I czy jest fajny? To... Nie no, ale ja się pytam, jak on działał, bo liczyłem, że faktycznie czy miał... Nie, to po prostu, że zabija masowo. Nie, chodzi o to, czy miał taką opcję, że faktycznie był wielki głosik, wielka membrana i się faktycznie tak napierdzielał głosem. Masz w sensie, no jest obrazek, ale... No jak Plastic Fantastic, dobra, no nie jest to jakieś nie wielkie, jest. Głośnik nie jest pewnie też wielki. Wiesz, to bardziej po to, żeby sobie postawić na półce, nie? Ale tak. Zastanawia mnie po pierwsze, jak wrażenia z używania tego, a po drugie, tam, czy na przykład da się zmienić utwór. Dobra. I przede wszystkim 10 lat temu zaczął się, tak jak teraz się zaczyna, okres E3, którego nie ma, ale wtedy było, więc zapowiedziano wiele gier. I teraz sobie szybko przelecimy przez te gry. Deus Ex The Fall. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę. To był mobilny Deus Ex. Pamiętam. Który był trochę aspirował do tego, żeby był postrzegany tak jak prawdziwe Deus Exy, że tak powiem. Czyli na duże platformy. A został wydany głównie dlatego, że zapowiedziano również, że Eidos Montreal, który robił Human Revolution, pracuje nad Thiefem nowym. Który się okazał trochę... No, nie bez powodu raczej po tym Thiefie zrobili kolejnego Deus Exa, a kolejnego Thiefa nie zrobili w ogóle, ani Deus Exa potem też nie zrobili żadnego. No, taki fun fact w ogóle a propos Thiefa, póki przejdziemy dalej, to najfajniejszą rzeczą z tego Thiefa dla mnie to jest oprawa graficzna, w sensie nie chodzi mi o grafikę 3D nawet, tylko o tą dwuwymiarową część, bo logo Thiefa zostało wykonane metodą, Boże, przepraszam, teraz, w sensie robiono fizyczne odbitki w atramencie, linorytem zostało stworzone. Wow, ja nie miałem pojęcia. Techniką linorytu, normalnie wycina się na przykład w linoleum fragmenty, od
w atramencie się to odciska na prasie drukarskiej. I dlatego ono jest takie niedoskonałe, troszeczkę takie przetarte, ponieważ widocznie intencją autora było to, żeby nie używać prasy drukarskiej, na przykład rąk albo łyżki, żeby siłą odbić ręką to logo, i ono tak zostało wykonane. Jest to całkowicie ręczna robota. Fajnie, ale czy to nie jest trochę sztuka dla sztuki? Oczywiście, że jest to sztuka dla sztuki. Jak ta gra z wyszywanymi... No oczywiście, że jest, nie, ale... No, w ogóle tego nie widać. W sensie dokładnie ten sam efekt dałoby się uzyskać w Photoshopie. I to co więcej, w 3 minuty. Tylko jakby to jest najciekawsza rzecz tego Thiefa dla mnie. Jakby, ja grałem w niego. Możliwe, że to miała być właśnie też taka rzecz, którą powiemy ludziom, żeby było głośno o tym, ale w ogóle do mnie ta informacja nie dotarła. No, taki z ciebie newsman, słuchaj, był. A faktycznie to kiepski. No, początkujący, tak? Można mi wybaczyć. Jedziemy dalej. Titanfall. Oto pierwsza gra studia Respawn Entertainment. Taką. I. Aha, no była w ogóle też ekskluzywem na konsolę Microsoftu i na PC, więc. Grałeś? W pierwszego Titanfalla nie. Okay. Ale drugiego tak. Okej, okay, ja po prostu byłem zachwycony, jak zagrałem pierwszego Titanfalla. Serio? Po prostu, Jezus Maria, dla mnie to było. Coś, czego potrzebowałem, a co nie było Call of Duty, jakby wiesz. Nie, ani Battlefield. Ani Battlefieldem, w sensie, że rozwałka fajna w Call of Duty, ale którą ogarniam i gdzie się czuję faktycznie jak taki półbóg przez te tytany, nie? Że mogę wyskoczyć, potem mogę sobie poparkurować. Ale w dwójkę grałeś zabijać. Też? Dwójki nie grałem, a wiem, że dwójka jest jeszcze lepsza. No ma przede wszystkim single, nie? No tak, ale po prostu byłem zachwycony Titanfallem pierwszym. Dobrze. I ludzie w komentarzach raczej są sceptyczni. W ogóle chyba antymechowość w Polsce raczej była dość mocna swego czasu, nie? Nie, z czego to wynika, no ale wydaje mi się, że nie wiem, trzeba by prześledzić historię, czy Titanfall trochę tego nie obrócił, albo jedynka, albo dwójka, zwłaszcza dwójka, bo my jesteśmy jednak krajem chyba, przynajmniej wtedy byliśmy 10 lat temu, krajem głównie graczy singlowych, więc jeśli ktoś zagrał w Titanfall 2, no to no nie wiem, ja byłem bardzo zadowolony, ale to też nie jest trochę w moją alejkę gra, więc wydaje mi się, że jak ktoś potrzebował właśnie takiej odmiany po Call of Duty'kach i Battlefield'kach, to mogło być to. A pamiętasz na przykład taką grę, która się nazywa Tekken Revolution? Pamiętam. Właśnie ja sobie o niej przypomniałem przez tego newsa, bo to był ekskluzyw, to był darmowy ekskluzyw na PS3, który został w ogóle, te trailery zostały zamknięte kilka lat, znaczy trailer, boże, serwery zostały zamknięte kilka lat później. Ale tak, no w 2013 został ogłoszony i wydany. Nigdy nie go nie zagrałem, nigdy to nie był w ogóle, okazji. To był, on był mocnym, mocno bazował na Tekken Tag Tournament 2, więc jeśli grałeś w Tekken Tag Tournament 2, to prawdopodobnie i tak nie byłoby sensu grać tego darmowego. Okej. I tyle. No i następna gra zapowiedziana, Kinect Sports Rivals, oto zapowiadany ekskluzyw od Rare. I to był cios, chociaż wydaje mi się, że po erze Xboxa 360 i tak chyba mało kto się spodziewał, że oni wrócą do robienia na przykład właśnie Banjo-Kazooie albo no, innych jakichś... może ktoś się spodziewał, że nie wiem, będzie powrót do Killer Instinct. Ale nowy Killer Instinct też został zapowiedziany podczas 2013 i nie był robiony przez Rare, tylko przez Double Helix Games, a potem przez Iron Galaxy. W każdym razie Rare tylko nadzorowało pracę, cokolwiek to oznacza, może po prostu podpisywali dokument, dobra, niech będzie. To był zresztą już czas, to był etap taki, że tam z tego pierwotnego Rare i tak nie zostało zbyt wiele osób, więc niech tam sobie robią te Kinecty. Dobrze. Project Spark został również zapowiedziany, czyli coś dla ciebie, bo to jest taki Dreams, tylko wcześniej i tak, gorzej. Tak, bardzo robiłem tym materiał, w sensie w grach, których już nie kupicie, opowiadałem o Sparku. Nie pamiętałem. No i ja się bardzo jarałem tym projektem, grałem sobie na tą betę, która była dostępna przez chwilkę. I mega byłem zajarany tworzeniem tych światów. Bardzo łatwo się programowało tam, a jednocześnie bardzo trudno, bo trzeba było mimo wszystko ten język zdarzeń i warunków zrozumieć. Ciekawe było to, że mega dobrze obsługiwało się to wszystko padem. I bardzo łatwo potem było stworzyć taką grę typu Walking Sim. Faktycznie sobie to jakoś to fajnie ogarnąć. Pamiętam, że Kamila, nasza discordowa adminka, ona była bardzo też wkręcona w Sparka, ale ona głównie sobie tworzyła światy w tym sensie. Nie programowała niczego, tylko sobie tworzyła i właśnie sobie robiła takie walking simy, bo tam się naprawdę nie,
fajnie się robiło światy niewielkim kosztem i w bardzo prosty sposób. I szkoda, że to zostało ubite, bo dało radę przez fajne RPG tworzyć fajne gry zręcznościowe. Nawet było wsparcie dla Kinecta, to znaczy dało radę sobie swoje animacje i kwestie dialogowe nagrać, nie? I te animacje nie były takie dziadowe, w sensie faktycznie trochę takie motion capture bieda edition, ale dawało radę, zdawało egzamin. Jak miało się Kinecta, to dało radę, tylko no... Potem weszły mikropłatności tę grę trochę zabiły, bo ludzie się wkurzyli. Potem zdjęli te mikropłatności, ale też było za późno. I zdjęli grę. I zdjęli grę kompletnie. Jest nie do kupienia, chyba że kupicie sobie używki na Allegro za 3 dychy, bo offline można grać sobie na Xboxie. No właśnie, bo tam jeśli ktoś miał ściągnięte jakieś tam... Dostał refunda. Ale ale chodzi mi o to, że jest sposób, żeby właśnie, bo tam było, można było się dzielić z innymi ludźmi. Tak. No to jakby... No i właśnie, jeśli ktoś sobie ściągnął, to nadal ma. Na konsoli, tak. To chyba, że sobie konsolę sformatuje albo coś, nie? Mm. Też nie wiem, może jest jakieś podziemie Project Spark, gdzie sobie wszystkie takie projekty, wiesz, zbierają, nie? No ciężko powiedzieć. Można w tym podziemiu kupić, może na Deep Webie ten... masz Deep Web Sparkowy. Masz organy, jakieś mocno dużo nielegalnych rzeczy i levele do Project Spark. I asety. Dobrze, Plants vs. Zombies Garden Warfare zostało zapowiedziane na E3 2013. Co jest o tyle zabawne, że EA kupiło PopCap, a PopCap to przecież była jakby... Twórcy Pegla. Twórcy... faktycznie Pegla jeszcze. Mm-hmm. Oraz? I rzeczywiście, no i oraz... Plants vs. Zombies, ale wielu różnych takich... To były, umówmy się, to były flaszówki. I było tam dużo fajnych flaszówek, ale mimo wszystko śmieszne, że EA po wykupieniu PopCap zrobiło shootera z Plants vs. Zombies, który jeszcze okazał się bardzo dobry. To ogóle. Prawda. Już grałem w część numer 2 na Gamescomie 2019 i naprawdę mi się podobała. Naprawdę w sensie enjoyowałem strzelanko z innymi ludzikami, tymi roślinkami. Każda roślinka miała inne skille. Fajnie. W sensie fajnie to wyszło, tylko że to taka była strzelanka dla dzieci, nie? W sensie, że widać, że oni to celowali w nastolatków młodszych. Chyba sobie to nawet radziło, w sensie dwójka, bo właśnie tam w paru miejscach pojawiały jakieś nowe rozszerzenia, nie wiem, czy to były sezony, ale tam, że to rozbudowali tę gierkę jeszcze po czasie, nie wiem, czy ona jeszcze żyje. Właśnie chcę zobaczyć, czy oni, co się stało z tym, z tą serią, bo czy mi się wydaje, czy bo w 2019 Czekaj. W 2019 nie grałeś w dwójkę. Grałem na... Grałeś w Battle for Neighborville. Tak? Third person shooter? No tak, to jest to. Tak. To jest trzeci Plants vs. Zombies Garden Warfare. Tak, to jest, była trójka, myślę, że to była dwójka. Bo dwójka była w 2016. Dobra, to było 4 lata temu, wybaczcie mi, proszę. A teraz nadchodzi Plants vs. Zombies 3 i... Fajnie, zmienimy temat. Dalej. Nie został co prawda zapowiedziany, tylko pokazany. W zasadzie najpierw wyciekł trailer Watch Dogsów i w tytule można przeczytać, że świetny na przykład. Ale też w komentarzach można przeczytać, że świetny, bo ludzie byli bardzo zajarani Watch Dogsami. Tak. Aż do momentu, kiedy się okazało, że ani to nie wygląda tak dobrze, ani nie jest gameplayowo, ani fabularnie tak dobre. Jak pokazywało to fabularne trailery. Rzeczywiście, wydaje mi się, że za dużo obiecano, już nawet nie pomijam kwestie techniczne, ale za dużo obiecano, bo to mocno, ta koncepcja mocno rozbudzała wyobraźnię, tak. ale aż za mocno, bo po prostu nie dowieźli tego, nie dowieźli właśnie tych wyobrażeń, które sprzedali wcześniej, nie? Dokładnie tak, tam było, że może było tam świata przełączać, no można było, ale w tym gameplayu to było takie... Wspomniałeś o Gamescomie, a ja mam z kolei z kolejną grą gamescomowe wspomnienie, bo na E3 2013 został zapowiedziany Sunset Overdrive, czyli gra twórców skądinąd wam być może znanej gry Marvel's Spider-Man, którą kocham. Ale co ciekawe, Sunset Overdrive wygląda w ogóle też jak gra dla mnie. Przestań tu latać, mucho. Ale nie grałem w niego, a wiesz dlaczego w niego nie grałem? Bo się tak mocno zraziłem po konferencji na Gamescomie. Konferencja, nie była konferencja, tylko prezentacja.
prezentacja polegała na tym, że został pokazany rzeczywiście trochę chyba gameplay i dużo jakichś tam fabularnych rzeczy, ale gość, który to prowadził, był tak nieśmieszny. W sensie, bo ta gra mocno, mocno działa tym, że ona jest taka... Taka Jet Set Radio. Taka luzacka, takie, tak, trochę ma vibe Jet Set Radio, ale jest taka luzacka, tam wiesz, postacie ubrane po punkowemu i tak dalej. I sam humor w grze być może jest fajny, nie wiem tego, nigdy się nie dowiedziałem, ale raczej się dowiem, bo mam w planach to nadrobić cały czas. Zaraz po Milesie Moralesie i Spider-Manie 2. Więc... Gotiku. Nie, Gotiku już nie, bo odciąłem przecież, pamiętam. Ale ten, nigdy się tego nie dowiedziałem, bo po prostu gość próbował wbić się w ten vibe Sunset Overdrive, ale mu to mocno nie wychodziło, bo widać było, że jest po prostu mało charyzmatycznym, mało zabawnym gościem. Chyba, że po prostu był zmęczony. Albo jedno i drugie, nie wiem. No, w każdym razie Insomniak zrobił tę grę i ponoć była całkiem spoko. Można w nią chyba zagrać, w ogóle chyba jest w Game Passie, więc ten... No, ja nie miałem okazji zagrać, może warto. Ja lubię takie... Ponoć jest dobra, więc... Świrowe gierki. Tak. Pokazano też świetny zwiastun z otwartym światem, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. I ktoś tam napisał w komentarzu, już myślałem, że autor zrobił wtopę i wkleił screen z RDR-a i faktycznie, jak widzisz gościa od tyłu pokazanego jadącego na koniu i tam pustynia i tak dalej, no to faktycznie można się pomylić. To prawda, ja właśnie pamiętam gameplaye z tego MGS-a, to bardzo były pustynne i tam kumpel z redakcji chyba grał Crazy, nie wiem czy pamiętasz. Przede wszystkim to jest MGS, od którego być może warto zacząć, bo nie jest, co prawda tak, jest inny gameplayowo, ale jest, dla mnie najbardziej zawsze ciągnęło właśnie do tej części, dlatego że ona ewidentnie pozwala na dużo eksperymentowania, dużo wolności. No bo taka zeldowa właśnie i wszyscy to sprzedawali, że to jest najlepszy MGS do zaczęcia, nie? Że dwójka cudowna, wspaniała, ale zagraj sobie w piątkę, więc ja tę piątkę mam. Kiedyś miałem nawet zainstalowaną ze Steama i tak... Możliwe, że też mam. Czeka. Dark Souls 2 zostało pokazane, fajnie. Zostało również pokazane Quantum Break i też fajnie. Też fajnie, nie miałem okazji, pamiętam, że ta gra miała mnóstwo problemów na PC-tach z optymalizacją. Tak, tam mocno cięła. Zresztą widać było, po pierwszych już zapowiedziach było widać, że to wygląda zbyt dobrze, żeby działało dobrze na wszystkich konfiguracjach. Więc no. Wiedźmin 3 Dziki Gon, Geralt żywcem wyjęty z rozgrywki. Taki jest tytuł. Ale kontrowersyjny, taki bardzo zaczepny tytuł. A nie co wiem. To znaczy? Po prostu gameplay trailer. ale kurde, powiem ci, że już ja wiem, że to ta gra jak wyszła, to wyglądała jeszcze trochę inaczej niż na tym trailerze. Tak, był downgrade. Ale pod niektórymi względami, wydaje mi się, że na przykład twarz Wiedźmina Geralta, Polaka, była lepsza w ostatecznym tym, w ostatecznej grze, ale powiem ci, że dobrze to wyglądało już od samego początku. Tak, nie dziwię się, że tam wiesz, w komentarzach ludzie się na 11 stron Komentarze rozwalili. Zafajdali się i musieli się podcierać, bo naprawdę dobrze to Ja też czekałem tego Wiedźmina, w sensie na pewno widziałem, że wow, to wygląda jak coś, co sobie wyobrażałem czytając książki. Mm. I to jest pierwszy Wiedźmin, jakby jak oni zapowiedzieli, że to jest otwarty świat będzie. Wow. To jest tak genialnie prosty pomysł, w sensie, żeby z tego Wiedźmina zrobić coś więcej. Dobra, Krzysiu, ale wiesz co teraz? A teraz quiz. Masz dla mnie quiz? Jeszcze jak? No to dawaj. Dobrze, przygotowałem dla ciebie quiz, tak. Który nazywa się, nie ma jakiejś fikuśnej nazwy, jak to twoje z reguły, ale poziom z serii Crash Bandicoot czy angielski idiom? I tutaj tłumaczę, czym są idiomy, dla wyjaśnienia. To mam cytat z Wikipedii. Idiomy to takie wyrażenia właściwe tylko danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język, albo już uściślając taką bardziej definicję książkową, to są konstrukcje językowe, których znaczenia mają charakter swoisty, to jest nie daje się wyprowadzić ze znaczenia ich poszczególnych części składowych. Nic nie zrozumiałem, to jest taka typowa wikipedyjna... Dokładnie, ja też nic z tego nie rozumiem, ale znam przykłady, na przykład
Takim przykładem jest tutaj, przepraszam, o, piąte koło uwozu, ręka rękę myje, kurwą rękę, kurwą pętlę na szyję, ale już jestem zmęczony. więc będą to angielskie idiomy. Mhm. Czy będziesz czytać po angielsku? Będę czytać po angielsku i właśnie myślałem, czy by też nie użyć polgliszu, czyli jak będziesz miał jakieś trudne słowo, to here i am, żebyś wiedział, o co dobrze, chodzi. Jak, żeby jak w sensie najprościej... Znam język angielski, więc myślę, że sobie poradzę. Najprościej ogarnąć komunikację między nami. No to numer jeden. Hank... Tylko, poczekaj, tylko jeszcze powiem, że czy nie jest tak, że nazwy poziomów z Crasha też są idiomami? Czy są po prostu przerobionymi jakimiś takimi? Są albo przerobionymi idiomami, albo takimi... nie, w zasadzie są przerobionymi idiomami. Jest jedna taka, tutaj jedno pytanie, które poniekąd mógłbym zaliczyć na pół punkta w każdym przypadku, ale tylko poniekąd, ale jak do niego dojdziemy, dobra, to ci okay. powiem. Dobrze. Hang in there. Hang in there. To jest idiom normalnie. Bardzo ładnie, czyli nie poddawaj się po prostu. Numer dwa. Jungle Rollers. To brzmi jak Crash. Bardzo ładnie, z Crasha jedynki poziom. Zaznaczasz ile punktów? Przepraszam, przepraszam, jeszcze jak. Potem mi powiesz, że nic nie zgadłem, mm-hmm. a ja pamiętam, że dwa punkty. Whole Hog. Whole Hog. Crash. Tak. I to jest to w ogóle na pół punktu, jakbyś powiedział inaczej, bo jest taki idiom Go the Whole Hog. Okay. I jest to wykonać coś do końca, czyli po prostu wiesz, idziesz all in. Mm-hmm. Bardzo ładnie, trzy punkty. No. Idę na maksa. Mm-hmm. Scrape the barrel. Idiom. Bardzo ładnie. To jest to zadowolenie się tym, co się ma pod ręką. W sensie po prostu nasze naby zrobił Jurek Ryba. Mm-hmm. Nie? Takie dubanie po dnie gara, ale nie do końca. A perfect storm. No to idiom. Bardzo ładnie. Czyli najgorsza możliwa sytuacja, jaka mogła się wydarzyć. Czyli shitstorm. Dobrze. Na razie idziesz po fula, dobrze. Toxic waste. Nie, no to jest idiom po prostu. Nie, to jest poziom z Crasha. Nawet googlałem, nie ma czegoś jak toxic waste. No ale toxic waste to są po prostu odpady toksyczne. No ale to nie jest idiom. W sensie nie jest to jakieś, wiesz, rękę myję, tak? No dobrze. Sprawdzałem wszystko, jakby no okay, dwa razy. Faktycznie nie jest to idiom, tylko po prostu wyrażenie, no ale... Tak. No dobrze, nie ma maksa. Dobrze, dalej, już ten. Typowy Dawid, źle mu idzie, ja już jestem zły. Dobra, Crash Dash. Crash Dash? Mhm. Uśmiechasz się, więc to pewnie idiom. Nie, to jest Crash'a 2. Podwójny blef, no dobrze, dobrze. Dobrze, Piston It Away. Piston It Away. Brzmi jak idiom, ale powiem, że Crash. Dobrze, bo to jest Crash, bo to w oryginale jest piss something away, tak? A, czyli okay. Nie spierdol tego, ale... dobrze, no Crash. Spill the beans. Nie no, idiom. Dobrze, czyli zdradzić sekret. Snowed under. Snowed under? Snowed under. No to... Crash. Nie. Jest to idiom być zawalonym robotą. Okej. Okay. Sky no. crazed. Sky crazed? Ski crazed. A, ski crazed. W sensie... Syky i spacja crazed. Czyli chodzi o te... No to... nie, no to crash. Dobrze. To jest poziom z Crasha. Po prostu wyrażenie. To bardzo ładnie ci poszło, słuchaj. Jesteś no. bardzo dobry z angielskiego. O, uczyłeś wiem, się ładnie w szkole? Nie, właśnie w szkole nie. W szkole się nie uczy. Dobrze. Gry wideo nauczyły mnie język angielski. I kartonetów po angielsku. I YouTube. Nie no, na, jak... Cartoon YouTube Network, to jest 2005, to już znałem. Jakbym mało, to w ogóle czytałem Carton Network, bo nie wiem powiedzieć, jak to się czyta. Tam współczuję, zebrałeś... ja czytałem Potion. Wszystkie poza dwoma błędami. Nie, poza trzema błędami, bo miałeś Snowed Under, Crash Dash i Toxic Waste. Trzy błędy na 11. Kurde, 8 na 11. Więc 8 na 11, słuchaj, zdałbyś z czerwonym paskiem. To mniej więcej tak jak mój wynik z matury rozszerzonej z angielskiego. To wszystko się zgadza. Nie, czekaj. Nie, przecież ja miałem pisemne 98 chyba. Nie, z polskiego rozszerzonego. On się chwali, czy jakby... Z polskiego miałem 76. No, no w każdym razie ten, bardzo ci poszło, wszystko się spina, gdzie powinna coś tam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.
Jak się bawiłeś przy quizie, jak ci tak dobrze poszło? Dobrze się bawiłem, bawił mi się pewnie lepiej, gdyby nie była pierwsza 11 i gdybym nie był tak strasznie styrany. Ale to, tak, bardzo dobrze, no, powiem ci, że to był najlepszy quiz, bo okay. Poszło mi na 8 na 11. To prawda! Dziękuję i tan. I zachęcam do kolejnych quizów, w których zdobędę punkty. Właśnie, musimy, słuchajcie, pomyśleć nad jakąś opcją punktacji, bo mieliśmy to wymyślić przed podcastem, właśnie, a nie bo to, mieliśmy czasu. Bo to jest taki problem, że chcielibyśmy zrobić tak, żeby te punkty jakieś miały znaczenie, w sensie, żeby one się przekładały na coś, żeby można było zrobić jakąś w kolejnym odcinku ogólną, coś tam, nie? Ogólną punktację, na przykład w sezonie podcastu czy coś, nie mamy sezonu. A na koniec na coś trzeba byłoby zrobić na przykład, nie wiem, może no, byśmy zwykłym filmem to ograli. Że ten, kto wygrał albo przegrał, ten coś tam, na przykład, tylko że problem jest taki, że w sytuacji, w której to my robimy sobie nawzajem quizy, to jest po prostu zupełnie bez sensu, bo jak ktoś się z nas uprze, wiem, że żaden z nas by tak nie zrobił, ale... Ale w podświadomie nawet może tak no, zrobić. W sensie, że zrobię mu trudny quiz, żeby miał mniej punktów, no to jest bez sensu. No, także trzeba coś może mądrego wymyślić, nie? Może się wesprzeć jakimś systemem zewnętrznym albo... No, możemy albo... pomyśleć o tym, co nam nie wychodzi i po prostu punktować sobie jakieś inne rzeczy, typu na przykład, że jeżeli autentycznie rozśmieszymy jakimś pytaniem albo jakąś reakcję wywołamy i będziemy zliczać jakieś sytuacje wyjątkowe ewentualnie i je zliczać. Wiesz, no, to coś w stylu bingo, żeby sobie zrobić, nie? Seed Action Air Bingo na przykład. Bingo quizowe. I uderzenie okay. W mikrofon, wywrócenie szafki. A bardziej z quizem to nie wiem, że kłótnie nad pytaniem, właśnie tylko, dyskusyjne że to, rzeczy. Tylko właśnie ten, no nie wiem, powiedzcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może macie jakiś pomysł, jak to zrobić sprawiedliwie. Sorki, ja w ogóle mam poczucie, mimo że się dobrze bawiłem, że przez to, że jest późna godzina, świeżo po tym gamefeście pierwszym, że byłem zmęczony po prostu na tym podcaście. Ale wydaje mi się, że i tak poszło nam nieźle. Myślę, że można było, jak wymienialiśmy gry kolejne z gamefestu, to można było odczuć, że niektóre tak bardzo nas nie interesują, że nawet nie chce nam się no o ale mówić. Też powiedzmy sobie szczerze, że to nie był zbyt dobry gamefest. Zresztą widać... Summerowy. Wystarczyło przeczytać na czacie naszym w trakcie tak. Streamu, że to nie jest tak, że tylko my mieliśmy takie wrażenie, nie? Że ta konferencja jakby... Właśnie to, co też powiedzieliśmy po zakończeniu, że bardzo podobało mi się, w sensie bardzo fajnie mi się streamowało, ale o wiele fajniej by było, gdyby sama konferencja była lepsza. Właśnie mam poczucie, że gdyby nie fakt, że zrobiliśmy to razem z widzami, to bym się bawił 3 razy gorzej. No, na pewno. To jest ja bym w telefonie siedział przez większość tej konferencji. No, dokładnie, ja bym sobie odpalił gierkę obok, nie? Na jednym monitorze, to jeden, drugiej siedział, ale na plus tej konferencji powiem tylko tyle to, że ładnie wyglądało. Naprawdę tam się postarali z tym studio. Ale to zawsze akurat, jakby od początku, czy w chwili tam... Na profesjonalnie się starali, no ale nie, rok temu mam wrażenie, że to nie miało takiego pieprznięcia. Któregoś roku nie miało takiego pieprznięcia, głównie dlatego, że była pandemia. Pandemia, tak. Wszystko było, pamiętam, tak na szybko, zdalnie i tylko Jeff chyba sobie stał i opowiadał rzeczy, nie? No, ale w każdym razie fajnie się bawiłem, bo streamek. I mamy w ogóle chyba plany. Mówię chyba, ale nie, raczej nie tak. Nie wiem, czy plany, na pewno zachęciło nas to do tego, żeby robić kolejne. Bo tak. I większość komentarzy na nasze pytanie, czy na YouTubie, czy na Twitchu, była, że na YouTubie, co było do przewidzenia, bo jakby komentujecie na YouTubie. I na Spotify też pojawiło się chyba parę komentarzy i też wygrywał YouTube. Okay. Ale no myślę, że tak zrobimy, nie? Że przynajmniej na razie będziemy sobie streamować tutaj takie rzeczy. Ale gdybyśmy już mieli zabierać się za streamowanie gier, że gramy sobie, to myślę, że na Twitch. Bo to jest po prostu lepsza do tego platforma. Inaczej. Nie wiem, bo teraz była dziwna decyzja Twitcha, z której się wycofano, więc nie wiadomo w ogóle, czy ta platforma nie imploduje sama no, z siebie. No dokładnie. Oni ale... w ogóle tak się tam motają z tymi wszystkimi pomysłami, potem odpowiedziami na nie, że to jest wow. Ale ten... Podsumowujemy streama, a przecież jesteśmy po nagraniu podcastu. Podcast też mi się bardzo podobał, bardzo miło mi się rozmawiało. Bardzo miło mi się do was mówiło i chodźmy już stąd. Idziemy spać. Dziękujemy, dobranoc. I wbijajcie na CD Action Expo. Tak, a my się słyszymy i widzimy za tydzień. Pa, pa.